Narciarscy skoczkowie wracają do pucharowych obowiązków. Pierwszym przystankiem po Pjongczangu Lahti. To miejsce, które wywołuje fantastyczne wspomnienia. Te nieco odleglejsze, czyli złoty i srebrny medal Mistrzostw Świata Adama Małysza. I te bliższe. Przed rokiem Piotr Żyła wywalczył tu brąz, a polska drużyna po raz pierwszy w historii zdobyła tytuł Mistrzów Świata. Dziś wzbogacona o olimpijski medal znowu stanie do rywalizacji. Czy będzie jak w Korei? A może jeszcze lepiej? Przed nami ogromne emocje. Sportowi kibice powoli zapominają o igrzyskach i idą do przodu, ale my cały czas o nich pamiętamy. Maciej Jabłoński, kłaniam się nisko, witając widzów programu pierwszego. Mam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność gościć ministra sportu i turystyki, pana Witolda Bańkę. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Doceniam, że w sobotnie popołudnie zdecydował się pan być z nami. Jest z nami również stały ekspert przy okazji transmisji w skokach narciarskich, Rafał Kot. Witam cię, Rafale. Witam serdecznie. Wspomniałem o tych igrzyskach nieprzypadkowo, bo mam takie pytanie, gdybyśmy jak w szkole chcieli wystawić cenzurkę na koniec roku naszej reprezentacji olimpijskiej, to jeśli chodzi o przedmiot skoki narciarskie, mamy piątkę, może nie szóstkę, bo zabrakło szczęścia w konkursie na średniej skoczni, a jeśli chodzi o pozostałe dyscypliny, to już tak troszkę przepchnięta tak, pewnie promocja. Jeśli chodzi o skoki, to zdecydowanie bardzo dobra ocena, to bez dwóch zdania, to biorąc pod uwagę całą reprezentację olimpijską, to możemy mówić między dwójką a trójką, czyli powiedzmy sobie zdali do następnej klasy, ale bez szału. A tak całkiem poważnie, no to jest oczywiście taki realny obraz stanu polskich sportów zimowych, biorąc pod uwagę występ wszystkich reprezentantów, oceniając na spokojnie już z chłodną głową każdy z tych startów, to te dwa, trzy medale, o których mówiliśmy na kilka miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi, że to będzie takie odzwierciedlenie tego, jak jest, no to się w zasadzie potwierdziło i dzisiaj bardzo poważnie trzeba się zastanowić, w jakim kierunku te nasze dyscypliny i cały sport zimowy mają podążać. Te dwa medale to oczywiście można było w ciemno założyć, że będą w skokach. Zabrakło, i tutaj zadanie wypełnione, zabrakło po prostu takich niespodzianek, bo na te niespodzianki mam wrażenie też i szans wielkich nie było. I to jest coś, co nas kłopocze przed kolejnymi igrzyskami zimowymi w Pekinie. Czy to prawda, bo analizując choćby rok przedolimpijski przed Soczi, to medale naszych panczenistów też nie były niespodzianką, bo regularnie punktowali w Pucharze Świata, były medale Mistrzostw Świata, więc nie można było mówić o jakiejś totalnej niespodziance. Natomiast ten sezon przedolimpijski w wykonaniu choćby naszych panczenistów no nie był optymistyczny, jeśli chodzi właśnie o starty rok przed, czy Mistrzostwa Świata rok przed Igrzyskami Olimpijskimi, więc to na bieżąco analizowaliśmy. Faktycznie ten trzon reprezentacji był oparty o naszych skoczków narciarskich. Zabrakło niespodzianek, zabrakło trochę szczęścia, które i tak nie zmieniłoby realnej oceny tego właśnie stanu sportów zimowych, no bo gdyby ten konkurs na normalnej skoczni troszeczkę inaczej się potoczył. Wyglądał. No mielibyśmy trzy albo cztery medale, ale to wciąż byłyby medale w dokładnie skokach. Dokładnie. Tak. No, biatlonistki czy Monika Chojnisz indywidualnie miała trochę więcej szczęścia, ale to i tak by nie zmieniło oceny. Te cztery czy pięć medali musimy, można powiedzieć, stanąć w prawdzie i zobaczyć tak naprawdę, jak jest, w którym jesteśmy miejscu, bo tylko taka rzetelna ocena tego pozwoli nam pójść do przodu i zainwestować właśnie w to, żeby było lepiej. Dziś przepaść między skokami, które są lokomotywą napędową sportów zimowych polskich, a innymi dyscyplinami jest duża. Ja jeszcze przy okazji właśnie skoków, drodzy państwo, zapraszam oczywiście do naszej wspólnej zabawy, która trwa od początku sezonu, czyli do wzięcia udziału w konkursie SMS-owym. Wysyłamy SMS-a o treści skoki na numer 7220 do wygrania 300 kart podarunkowych o wartości 500 zł każda do odebrania na stacjach paliw. Warto się z nami bawić. Wracając natomiast do konsumpcji igrzysk olimpijskich i tego, co dalej, no to jaki jest plan Ministerstwa Sportu na tę kolejną olimpiadę? Mamy rodzynki takie jak Kamila Żuk, nasza biatlonistka, dzisiaj drugi złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów. Mamy Karolinę Bosiek, świetną panczenistkę, miejmy nadzieję, w dalszym ciągu dobrze się rozwijającą. No w skokach Tomek Pilch oczywiście. Monika Skinder w biegach zadebiutowała w Pucharze Świata, tylko żeby tych rodzynków
Żeby to nie były rodzynki, może tak bym powiedział, prawda? To jest nasza bolączka. Dokładnie tak, dlatego musimy zrobić kilka kroków do tyłu i choćby wykorzystać te rekordowe środki, które mamy w tym roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, na budowanie tej piramidy szkoleniowej, to o czym ja konsekwentnie mówię od wielu miesięcy. A będą większe. Dokładnie tak. To jest budżet jakby absolutnie rekordowy, z głównym przeznaczeniem, ze zmianą trochę akcentu, właśnie z głównym przeznaczeniem na sport dzieci i młodzieży, na danie też możliwości polskim związkom sportowym przygotowania długofalowej strategii i finansowania tej strategii, po to, żeby ci młodzi ludzie spotykali się z pieniędzmi ministerialnymi w każdej kategorii wiekowej. Ja to też mówiłem, że po to powstał program Klub SKS, po to przywróciliśmy kadry wojewódzkie we wszystkich kategoriach, od młodzika poprzez juniora młodszego, juniora starszego i w tym roku nową, czyli młodzieżowiec. Poprzez program Team 100, poprzez i szkoły mistrzostwa sportowego i przede wszystkim to, co jest kluczem, czyli upowszechnianie sportu i tu są ogromne środki i jakby do wykorzystania po to, żeby związki przygotowały strategię i żebyśmy mogli to finansować, żebyśmy mogli właśnie zainwestować w tą młodzież i doczekać się następców, no bo to zgodzimy się wszyscy, to jest problem polskiego sportu, że brakuje tak, nam właśnie następców. Rafał Kot też pilnie słuchał, jako wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego jest zainteresowany nie tylko skokami, ale też biegami. I tutaj trasa biegowa w Zakopanem no, też jest do modernizacji, prawda? Absolutnie. Oczywiście, oczywiście, bo tutaj no, my zrzeszamy przedstawicieli nie tylko skoków narciarskich, owszem, one są ale i małe obiekty do skakania. Ale mamy i alpejczyków, wokół, snowboardzistów, biegaczy, kombinatorów norweskich. Także tu jest tak, jeżeli chodzi o trasy biegowe, no jest to w powijakach, trzeba powiedzieć. Robi się wiele szumu u nas tam na Podhalu, bo się jakąś tam 2 kilometry trasy udało w Kościelisku przygotować dla wszystkich. Po prostu nie ma profesjonalnego podejścia z przygotowaniem tych tras. Jeżeli chodzi o skoki narciarskie, no skoki narciarskie teraz są na górze. My chcemy wykorzystać tę falę, natomiast my mamy problem właśnie z dołami. To, tak, co pan minister powiedział. My na szczeblu seniora, ci co są w kadrach, problemów nie ma żadnych. Oni są objęci centralnym szkoleniem. Tylko co zrobić, żeby te dzieci się garnęły, żeby one miały gdzie skakać, bo kto da do skoków dziecko, jeżeli my mu powiemy tak, no będziemy 3 razy w tygodniu jeździć 150 panem i tu jest problem taki, prawda? A pojawiają się, panie ministrze, takie przewrotne pytania, ponieważ Ministerstwo Sportu wyznaczyło 5 takich dyscyplin zimowych, na których chce oprzeć strategię, prawda? Czyli mamy skoki, mamy biegi, biatlon, panczan i short track. Natomiast są tacy, którzy przewrotnie pytają, a może zrezygnować z tego wszystkiego i śladem na przykład Holendrów, którzy postawili na panczeny, skupić się tylko na jednej dyscyplinie. Znaczy, czy to jednak mamy większą ambicję? Ja jestem zwolennikiem specjalizacji, jakby, ale przejawiającej się w tym, że w tych dyscyplinach potencjalnie medalodajnych finansujemy je w znacznym stopniu, no bo esencją sportu wyczynowego jest zdobywanie medali. Mamy prawo tego oczekiwać. Natomiast w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportu Dzieci i Młodzieży nie chcemy się zamykać, żeby dać innym dyscyplinom możliwość rozwoju, pokazania poprzez właśnie pracę u podstaw od dołu, że być może w przyszłości taka ani inna dyscyplina będzie jedną z tych, które będzie nam przynosiła sukcesy na tym poziomie seniorskim. Ale tutaj ja bym chciał wrócić do tego tematu infrastruktury, bo to jest bardzo ważne i to prawda. My nie pójdziemy do przodu, jeśli nie zrobimy infrastruktury, nie nadrobimy tych wieloletnich zapóźnień, bo problem tras biegowych w Zakopanem to jest odwieczny problem. Mała i średnia Krokiew jest niezmodernizowana Ale niewiele się robi. I to jest też tak, że dzisiaj po igrzyskach myślę, że to jest też dobry moment, żeby siąść ze środowiskiem i też przygotować bardzo dobry projekt tej modernizacji. My jesteśmy otwarci, my środki finansowe na to mamy, aby się za te obiekty zabrać, tak samo jeśli chodzi o trasy biegowe w Zakopanem. Natomiast małym, średnim krokiem trzeba zrobić porządnie. No to jest inwestycja na poziomie około 50 milionów złotych. To nie chodzi o to, żeby to łatać, tylko te inwestycje trzeba zrobić tak, żeby ona była służyła przez wiele, wiele lat i infrastruktura jest absolutnie niezbędna. No, tak jak mamy choćby w Dusznikach Zdroju nową arenę dla biatlonu, chcemy zainwestować, dofinansować w Jakuszycach obiekt, który też służyłby biatlonistom. No, mamy arenę w Tomaszowie Mazowieckim, która powstała w błyskawicznym tempie. 14 miesięcy. 14 tak. miesięcy. 516 milionów na infrastrukturę, tak? To tak, jest ta w tym roku, tak. I są te środki rekordowe też, można powiedzieć, które mamy. Dlatego jesteśmy absolutnie otwarci. Nasze obiekty cosowskie będziemy szczególnie dofinansowywać, bo tu nie ma
ma problemu, powiedzmy sobie, z inwestorem, bo to buduje COS. Natomiast też jest pytanie do samorządów. Pieniądze są w tych, szczególnie tych samorządów, które ukierunkowują się na sporty zimowe z południa, żeby złożyły wnioski, żeby też zainwestować w infrastrukturę. My, tak jak pokazał przykład Tomaszowa Mazowieckiego, mamy środki i bardzo chętnie dofinansowujemy, bo bez tego też nie pójdziemy. Tak. To jest też system naczyń powiązanych, czyli szkolenie dziś młodzieży, ale te nasze pociechy muszą mieć gdzie trenować, bo przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że infrastruktura jest właśnie problemem dla młodych osób, które zaczynają przygodę swoją ze sportem, bo musimy mieć gdzie ich wychowywać, a niekoniecznie dla tych, którzy są już na absolutnym topie, bo oni mają środki finansowe, żeby przebywać w wielu miejscach i na zgrupowaniach zagranicznych. Natomiast no, żeby nam się ta dziura nie zrobiła, no to musimy wychować tych najmłodszych i to na dobrych obiektach. Skoki, tak, jeśli chodzi o naszych zawodników, oni narzekać nie mogą. Mówimy oczywiście o kadrze seniorskiej. Tam, gdzie Stefan Horngacher wymyśli zgrupowanie, tam to zgrupowanie się odbywa. No ale warto, bo kiedy przychodzi taki konkurs drużynowy, jak dzisiaj mamy brązowych medalistów olimpijskich, to przyznają panowie, że nawet gdybyśmy nie byli fachowcami, tylko zwykłymi kibicami, serce dzisiaj żywiej by nam biło, bo czym innym jest oglądać po prostu polskich sportowców, a czym innym jest oglądać świeżo upieczonych medalistów olimpijskich. No tak, no to jest sama przyjemność. Ja myślę, że ten dzisiejszy konkurs dostarczy nam wielkiej ilości emocji. Lacht jest nam szczęśliwy. Myślę, że nikt by się nie pogniewał, jakbyśmy powtórzyli ten rezultat zeszłego roku w drużynówce. Też miałem wielki zaszczyt i przyjemność być wtedy na miejscu, kibicować. I no to było naprawdę doświadczenie, które głęboko gdzieś tam w sercu mnie zostało, bo to przepiękna sprawa zawsze, kiedy biało-czerwoni grywają. Dyskutowaliśmy również, Rafale, przed wejściem na antenę z panem ministrem o tym, że gdyby wczorajsze kwalifikacje były drużynówką, bo zawsze gdzieś patrzymy pod kątem drużynowym na indywidualne poczynania naszych zawodników, tudzież odwrotnie, to Polacy by wygrali. No tak, ale to jest zawsze to seria próbna. Jeszcze, ja mówię, czasami Stefan Horngacher jeszcze daje im różne tam zadania. No ja mówię o kwalifikacjach, tak, kwalifikacje. Ale tutaj powiedzmy sobie, tak, poważne. No to dwóch mieliśmy na czele, prawda? W dziesiątce jeszcze był Maciek, 19 bodajże następny nasz zawodnik, także bardzo dobre skoki były. Ale ja tak patrzyłem na całość, no to wydaje mi się, że dzisiaj być może groźniejsi od Norwegów będą Niemcy. Skaczą wspaniale. I to skaczą wspaniale, szczególnie ta dwójka młodych wilczków, Leje i Geiger. Wellinger też w serii próbnej był lepszy od Kamila Stocha, który prowadził po swoim skoku. A jeszcze takie pytanie mi się nasunęło. Gdyby Kamil Stoch, czego mu ogromnie życzymy, nie wywalczył po raz drugi z rzędu kryształową kulę, to czy pan minister by spojrzał w swój grafik pod kątem planicy, żeby mu tam na miejscu pogratulować? No, myślę, że to jest ciekawy pomysł. Ja zawsze bardzo chętnie kibicuję i na miejscu skoczkom. No to byłoby piękne też, jakby Kamilowi udało się tą kryształową kulę zdobyć, a móc kibicować na miejscu. Kto wie, zobaczymy. No jest taka szansa, bo wprawdzie przewaga Rafale nad Richardem Freitagiem nie jest duża, ale dziś wydaje się, że to Wellinger jest groźniejszy od Freitaga. Tam jest ponad 100 punktów. Nie jest to do końca bezpieczne, bo 7 indywidualnych konkursów do końca, ale jest to jakaś zaliczka. 7 konkursów to jest dużo. To jest 700 punktów do zdobycia, ale i w drugą stronę 700 punktów do stracenia, prawda? Także ja uważam, że Kamil na tą chwilę tą formę tak osiągnął i ustabilizował, że jeżeli nie będzie nieprzewidzianych sytuacji, oczywiście odpukać w niemalowane jakieś tam załamania pogody wiatrowych, czy nie daj Boże jakichś tam chorób, kontuzji, to według mnie Kamil do końca sezonu nie powinien z podium zejść. No dobrze, posłuchajmy w takim razie, panie ministrze, szanowni państwo, drogi Rafale, Kamila Stocha po wczorajszych, szczęśliwych dla niego kwalifikacjach. Kamil Stoch, mistrz olimpijski. Kamilu, dzisiejsze twoje skoki pokazują, że ty nawet po igrzyskach możesz być w jeszcze chyba lepszej dyspozycji, bo już dawno się tak nie złożyło, żebyś miał 3 tak fantastyczne skoki od początku skakania na danej skoczni. No rzeczywiście dzisiaj ten dzień był bardzo dobry i co mogę więcej powiedzieć, lubię tą skocznię, lubię tu skakać. Dzisiaj warunki były idealne, skoki też były bardzo dobre. I nawet mogę się pochwalić tym, że pierwszy był nawet za wcześnie, pierwszy raz w tym roku. Także okej.
Powiedz mi, odsapnąłeś, miałeś tę chwilę w domu, żeby nacieszyć się tym gigantycznym swoim sukcesem. I jak to celebrowanie przebiegało? Szczerze, czy mam zmyślać? Nie no, tylko szczerze oczywiście. No to szczerze wróciłem jak po każdych innych zawodach, bo aż przyjedzie z kolei. Poza tym nic się nie działo. Powiedz mi taką rzecz, bo ty jesteś tak doświadczonym zawodnikiem i trochę oswojonym z takimi wielkimi zawodami. Zawsze mówicie przed igrzyskami, że nie ma presji, że chcecie dobrze skakać, ale to jednak gdzieś na pewno się odkłada. Jak umiesz zresetować się, w jaki sposób taki wrócić do równowagi? Myślę, że to też jest kwestia doświadczenia, które już mam, które pozwala mi znaleźć taki odpowiedni system no, przygotowania się z konkursu na konkurs i wypełniania sobie czasu poza, pomiędzy zawodami. No, staram się przede wszystkim nie myśleć o wygrywaniu w tym momencie. Oczywiście chcę wygrywać, ale myślę o tym, co chcę zrobić na skoczni, pracę, którą mam do wykonania. To na tym się koncentruję i no i staram się myśleć z weekendu na weekend. Nie wybiegam zbyt daleko w przyszłość, ani tym bardziej nie patrzę za siebie, tylko skupiam się na tym, co mam bezpośrednio przed sobą do zrobienia. Ale tak na chwilę cofnijmy się do zeszłego roku, no bo ta skocznia nam się kojarzy z waszą drużyną, z waszym największym sukcesem, jeśli chodzi o drużynę. Czy ta dyspozycja, w której jesteście teraz, jako cały zespół, myślisz, jest w jakiś sposób porównywalna do tego sprzed roku? Na pewno można by doszukać się pewnych nie wiem, jak to się mówi, no podobieństw, znalazłem, pewnych podobieństw, ale wydaje mi się, że jesteśmy już bardziej dojrzałymi zawodnikami, każdy z nas już ma większe doświadczenie, no i też każdy z nas w dalszym ciągu się rozwija i też chce osiągać coraz więcej, dlatego już jesteśmy inni. No i wzmocnił was Stefan Hula. Jeszcze tylko pytanie, czy ten mróz bardziej ci doskwiera tu, czy po Korei to już nic nie jest w stanie wam dać w kość? Czy w Korei było zimno, w domu było zimno, jak wróciłem, bo też były minus 18-stopniowe mrozy. Także nie mam z tym problemu. No my mamy akurat spoko, bo jesteśmy cały czas rozgrzani, cały czas po prostu w ruchu. Wy dziennikarze macie gorzej, bo musicie tu stać. Także współczuję. Ale wy nas rozgrzewacie swoimi fantastycznymi skokami. Dziękuję. Tyle. Zwycięzca wszystkich serii, w tym kwalifikacji, Kamil Stoch. Imponuje formą Kamil Stoch. Można by pomyśleć, że mistrz olimpijski po igrzyskach może mieć taki moment dekoncentracji i rozluźnienia, ale to nie Stoch. Imponuje formą i profesjonalizmem przede wszystkim, bo każdemu sportowcowi po sukcesie należy się chwila odpoczynku i taki moment rozprężenia to jest zagrożenie jakby absolutnie realne, mające wpływ na kolejne, mogłoby mieć wpływ na kolejne konkursy, no ale nie dla zawodników o takim stopniu właśnie profesjonalizmu, przygotowania mentalnego do startu w konkurencji, w której tyle detali odgrywa tak niesamowitą rolę i wpływa na wynik, no to tylko jakby czapki z głów, że skupienie na tym tak zwanym sukces już za nami, teraz są kolejne konkursy. Czapki z głów przed Kamilem, przed resztą naszych skoczków, że nie tracą koncentracji olimpijskiej, ale i przed Stefanem Horngecherem, bo po tym zdobyciu historycznego drużynowego medalu oni się zastanawiali, a może pójdziemy na mecz hokeja, tak. a może jeszcze zobaczymy narty alpejskie, a tu nie siłownia, panowie, realizujemy plan dalej po planicy, dam wam tydzień może. Nie no, myślę, że będzie więcej, ale to jest jasne nastawienie i oni doskonale sobie zdają sprawę, ile zawdzięczają Stefanowi Horngecherowi, całemu sztabowi zresztą szkoleniowemu i wiedzą, że muszą się temu podporządkować, jeżeli chcą mieć takie wyniki, jakie w ciągu ostatnich tych dwóch sezonów osiągają. I to są naprawdę chłopaki, którzy mają jasne cele przed sobą. To nie są te kategorie zawodników, co jakoś tam będzie, może tego, może panie. Przynosi wtedy efekty w postaci wyników i laurów. No to popatrzmy sobie, drodzy państwo, jeszcze jak to było przed rokiem w Mistrzostwach Świata w Lahti. Przypomnijmy, że nasi zawodnicy to owszem brązowi medaliści
Igrzysk Olimpijskich w konkursie drużynowym, ale to też aktualni mistrzowie świata i właśnie z Lahti. Są takie szczęśliwe miejsca dla sportowców. Niech to Lahti tak zostanie do końca w polskich skokach. Dokładnie tak. Tak to, drodzy Państwo, było. Dobrze. Szanowni Państwo, będziemy powoli przenosić się do Finlandii. Panie ministrze, jeszcze raz ogromne podziękowania, bardzo że dziękuję. Był Pan z nami i że mogliśmy podsumować Igrzyska Olimpijskie na antenie Telewizji Polskiej. Teraz odliczamy dni do Tokio. Pekin, tak, ale Tokio również. I znowu zarwane noce. Taki już nasz los. Zawody, drodzy Państwo, dzisiaj drużynowe. Miejmy nadzieję, że nie gorsze niż w Pjongczangu dla polskich zawodników. Komentować będą Przemysław Babiarz i Sebastian Szczęsny. Zapraszamy panu ministrowi. Raz jeszcze dziękujemy bardzo za obecność. Dziękujemy. Witamy Państwa bardzo serdecznie, witamy z Zatoki. Dlaczego z Zatoki? Bo Lahti po fińsku znaczy właśnie Zatoka. 100-tysięczne miasto położone nad jeziorem Vesijärvi na skraju Pojezierza Fińskiego. Miasto, które nam tak wspaniale się kojarzy. 2001 rok, Mistrzostwa Świata i Adam Małysz. Adam Małysz, który wtedy zdobył tytuł Mistrza Świata, oczywiście również dołożył do tej kolekcji tytuł wicemistrzowski. Adam Małysz, który, proszę zobaczyć jak to się składa, 3 marca 2011 roku ogłosił zakończenie kariery, a więc to wszystko spada się tutaj taką piękną klamrą. Pozdrawiamy serdecznie Adama Małysza i dziękujemy oczywiście za te wielkie, wspaniałe chwile, które przeżywaliśmy. Wspominał Maciek Jabłoński o tym, że będę dzisiejszy konkurs miał wielką przyjemność komentować wspólnie z Przemysławem Babiarzem. No Przemek nie teleportował się z Birmingham, gdzie komentuje mistrzostwa halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Obok mnie Stanisław Stopek. Staszku, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Będziemy razem komentować te zawody po przerwie związanej ze startem w Igrzyskach Olimpijskich. Skoczkowie powracają do rywalizacji o punkty Pucharu Świata. Dzisiaj konkurs drużynowy. Widzieliśmy prezentację wszystkich 12 zespołów z numerem 10 Polacy. Dzisiaj w składzie Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Czyli bardzo jak szczęśliwa tak, dla nas skocznia, bo tu przecież właśnie Polacy, choć w składzie był wtedy rok temu na tym obiekcie. No a dzisiaj startujemy, tak jak chciałeś powiedzieć, Sebastian, w składzie identycznym jak na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang, gdzie polski zespół wywalczył medal brązowy. I zapowiada się prawdziwe trzęsienie skoczni. Mam nadzieję, że Państwo się z nami zgodzą, bowiem ta rywalizacja o zwycięstwo to piąty w tym sezonie konkurs drużynowy i nie ostatni, co najważniejsze. Jak wygląda, jak rywalizowali, jak wypadali biało-czerwoni w tym do tej pory. Zwycięstwo w Zakopanem, jak pamiętamy, drugie miejsce w TTZ Neustadt, szóste wróca, ale to po 7, a nie 8 skokach i na dzień dobry w tym sezonie z zawodami Pucharu Świata drugie miejsce. Rozpoczynamy rywalizację, a rozpoczynają reprezentant Kazachstanu. Konstantin Sokolenko już w powietrzu. 9. platforma startowa, z tej rozpoczynamy konkurs. No, Kazachowie tutaj oczywiście większej roli w tym konkursie nie odegrają. Od kilku sezonów mają problem z włączeniem się do rywalizacji o te punkty Pucharu Świata. Już to jest dla nich zadaniem ponad stan, aby wywalczyć jakiekolwiek punkty, aby awansować do 30, aby w konkursie drużynowym awansować do 8, co kiedyś przecież w przeszłości im się zdarzało. Jak widzimy, Konstantin Sokolenko tylko 80,5 metra, to i tak 3,5 metra dalej niż w serii próbnej. Wczoraj w kwalifikacjach był przedostatni, a zatem jutro w konkursie indywidualnym także go nie zobaczymy. Kilka słów na temat warunków, w jakich będą rywalizować dzisiaj skoczkowie. Informacje pogodowe, Łukasz Kruczek na naszych ekranach, oczywiście trener reprezentacji Włoch. Popatrzmy na skok Roberto Della Seggi, a wracając do warunków, wiatr wiejący z tyłu skoczni w tej chwili około 0,3 metra na sekundę. Roberto Della Seggi będzie miał dodane 2,2 punktu za wiatr, za ten skok. 67 miejsce wczoraj w kwalifikacjach, skoczył 91 metrów, teraz 99, odległość uzyskana przez reprezentanta Włoch. Prognozy mówią o tym, że te warunki mają być stabilne, że nie ma być tutaj żadnej dramaturgii związanej z wiatrem. Myślę, że już dość przeżywaliśmy i nerwów nam zszarpały wiatr i te warunki pogodowe, szczególnie na Igrzyskach Olimpijskich, a więc niech zwycięży ta drużyna, których czterech skoczków będzie prezentowało dzisiaj najrówniejszą i najlepszą formę. Po skoku na odległość 99 metrów Roberto Della Seggi, Włosi oczywiście objęli prowadzenie, a teraz z numerem trzecim pierwszy ze skoczków amerykańskich William Rhodes.
wczoraj w kwalifikacjach daleko, dopiero 62. No ale Amerykanie w ogóle słabo się tu wczoraj zaprezentowali. Tylko jeden z nich, Kevin Pickner, zdołał przebrnąć przez kwalifikacje. Pozostała trójka, w tym właśnie oglądany William Rhodes, odpadła. No a dlaczego tak się stało, to widzieliśmy właśnie po tym słabym skoku Amerykanina. Niskie noty od sędziów, po 15,95,5 metra odległość uzyskana przez Williama Rhodesa. No, a więc bliżej niż Włosi, niż Roberto Della Sega. 12 reprezentacji, o tym mówiliśmy już Państwu, a więc 4 reprezentacje będą musiały odpaść po pierwszej serii. Będziemy oczywiście wnikliwie obserwować rywalizację. I Finowie, Antti Aalto. Wczoraj 44. miejsce w rywalizacji, w kwalifikacjach, 113,5 metra Antti Aalto, a Finowie to przecież reprezentacja, która 37 razy stawała na podium w historii startów w rywalizacji w konkursach drużynowych. 15 razy wygrywali Finowie konkursy drużynowe, teraz ładny i daleki skok Antti Aalto, natomiast ostatnie podium to trzecie miejsce w Oberstdorfie w 2010 roku, a więc 8 lat czekają Finowie na to, by ich ulubieńcy, ich skoczkowie włączyli się do rywalizacji o te miejsca w czołówce w zawodach właśnie drużynowych. 111 metrów Antti Aalto, na razie najdłuższy skok. No, fińskie skoki narciarskie nadal przeżywają kryzys. Antti Aalto był wczoraj najlepszym z Finów w kwalifikacjach, a zajął, tak jak mówiłeś, 44. dopiero miejsce. Tutaj Finowie wystawili swoją grupę krajową, łącznie 10 zawodników przystąpiło do kwalifikacji, aż 7 odpadło, tylko 3 z awansem do konkursu indywidualnego. Z numerem 5 Aleksiej Romaszow. On otwiera grupę skoczków rosyjskich. Około 0,3 metra na sekundę wiatr bijący z tyłu skoczni. No nie jest to skok, który powoli pozwoli Rosjanom już w tym momencie wyprzedzić Finów. No, ale przekroczona granica 100 metrów, taka można powiedzieć granica przyzwoitości na tym obiekcie, który, przypomnijmy, ma rozmiar hillside 130 metrów, a punkt K usytuowany tu jest tak nietypowo na 116 metrze. Rekord tego obiektu 138 metrów Johanna Andre Forfanga z ubiegłego roku, z 2017. 103 metry Aleksieja Romaszowa i Rosjanie na razie na drugim miejscu za Finami. No i Szwajcarzy. Popatrzmy na pierwszego z podopiecznych Ronego Honschuła. 36 miejsce wczoraj podczas kwalifikacji, 116,5 metra Gregor de Schwanden. Szwajcarzy, nieco starsi pewnie kibice pamiętają, że udało im się stanąć na podium zawodów Pucharu Świata w rywalizacji drużynowej. Było to w 92 roku. Teraz ładny skok Gregora de Schwandena. Wówczas skakali w składzie Trunz, Freiholz, Villamos i Zünd. Byli na trzecim miejscu. Na czwartym miejscu byli Willingen w 2007 roku. Wówczas Simon Amann, wówczas Möllinger, Guido Lander, Tandra Skytel w takim składzie prezentowali się 11 lat temu, ale walczyli wówczas o czołowe miejsce w zawodach różnowych. 116,5 metra Gregora de Schwandena i oczywiście w tej chwili Szwajcarzy na pierwszym miejscu, na drugim Finowie, na trzecim Rosjanie. No, co ciekawe, Szwajcarzy nie zdecydowali się na wysłanie drużyny na igrzyska do Pjongczang. Tam tylko de Schwanden i Amann reprezentowali Helwetów w konkursach indywidualnych. Teraz Szwajcarzy przed Finami. Tutaj oczywiście trwa walka o awans do serii finałowej. 4 zespoły po pierwszej serii odpadną, a teraz pierwszy z Japończyków, Yuki Asato. Dobrze prezentował się wczoraj w kwalifikacjach i teraz także ładny skok Japończyka i daleki. No wreszcie przekroczony zdecydowanie ten punkt K. Cieszy się tu nieliczna grupa kibiców japońskich, która dotarła na ten konkurs. Sporo tutaj widzów dzisiaj przybyło w to sobotnie późne popołudnie. 124,5 metra. To rezultat Yuki Sato, no ale on wczoraj też prezentował się nieźle w kwalifikacjach, 120, w treningu także ponad 120-metrowe skoki. No a zatem potwierdza, że ta jego forma jest bardzo stabilna. No dobre otwarcie, jeżeli chodzi o Japończyków. Później będziemy oglądać Taku Takeuchiego, będziemy oglądać Junshiro Kobayashiego i w ostatniej grupie Ryoyu Kobayashiego, więc nie ma Noriakiego Kaseiego. Natomiast wracając do Japończyków, 6 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. W tym sezonie stali na podium konkursu drużynowego. Pamiętamy, 3 miejsce zajęli w Rudze. A na naszych ekranach Andrzej Laniszek, reprezentant Słowenii. Wczoraj 117 metrów podczas skoku kwalifikacyjnego. Dało mu to 31 miejsce. Słoweńcy w tym sezonie bez podium w zawodach Pucharu Świata, bowiem byli na 4 miejscu w Titize. To jest ich najlepsze osiągnięcie, jeżeli chodzi o rywalizację drużynową. Natomiast pamiętamy Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Tak, w Oberstdorfie. Tak, gdzie zdobyli tytuł wicemistrzów świata na skoczniach do lotów narciarskich. Teraz 121,5 metra Andrzej Laniszka, a więc jest drugim skoczkiem tej pierwszej grupy, który skacze powyżej 120 metra.
po 18 punktów oceniony. Będzie miał dodane 3,7 punktu za wiatr, około 0,4 metra na sekundę wiejące z tyłu skoczni. To są warunki, które lubią polscy skoczkowie. To są warunki, ten wiatr wiejący z tyłu, trudne warunki i oni w takich warunkach potrafią się odnaleźć. Drużynie austriackiej dzisiaj jako pierwszy skacze Stefan Kraft, dwukrotny mistrz świata z Lahti z ubiegłego roku. Znakomity sezon, później jeszcze uzupełniony zdobyciem Pucharu Świata. Ale Heinz Kutin mocno krytykowany w tym sezonie. Austriacy nie skaczą już tak dobrze. Popatrzmy na skok Krafta. O, ładnie tutaj się wychylił, daleko poszybował, gdzieś chyba nawet poza tą zieloną linią wylądował, co oznaczałoby, że Austriacy powinni teraz objąć prowadzenie. Poczekajmy na dokładny pomiar odległości, bo ta zielona linia też oczywiście zmienia się zależnie od prędkości wiatru. 126,5 to jak na razie najdłuższy skok w tej pierwszej grupie zawodników. Tak, wspomniałeś o tej, gotuje się w tym austriackim kociołku, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. I krytyka, która spadła na głowę Heinza Kutina. I Heinz Kutin, który też ma pretensje do swoich zawodników, tłumacząc, że zarzucając im brak zaangażowania, brak takiej duszy fajtera do tego, by rywalizować. Tak więc to trzeba wszystko poukładać. Ale to są austriackie problemy. A my teraz kibicujmy biało-czerwonym. Maciej Kot, przydałby się dobry, daleki skok, by świetnie wejść w ten konkurs drużynowy. Wczoraj Maciek 121 metrów. Podczas serii kwalifikacyjnej dało mu to 9 miejsce, a teraz ponad 128 musiałby skoczyć. Ładna wysokość przelotowa i piękny skok. Dobrze, brawo Maciek, tak trzeba skakać, by walczyć o zwycięstwo w konkursach drużynowych. Brawo, 129. Maciek, jak widzieliśmy, sam Maciek też był zadowolony, co nieczęsto mu się zdarza. Cieszy nas taki gest w jego wykonaniu, to najdłuższy skok w tej grupie zawodników Polacy, więc prawdopodobnie obejmą prowadzenie. Zobaczymy jeszcze, jakie noty za styl. A noty bardzo wysokie, 3x19 i bardzo zasłużenie. Ten telemark stabilny, mimo delikatnych tam problemów przy lądowaniu. Dodane 2,5 punktu i biało-czerwoni w tej chwili na pierwszym miejscu. O 5 punktów wyprzedzamy Austrię, o 7,6 Japonię. Brawo Maciek! Znakomite zatem otwarcie Polaków, no ale pozostały jeszcze dwie reprezentacje. Niemcy i Norwegowie. U Niemców rozpocznie Karl Geiger, którego teraz oglądamy. Wczoraj dobry skok w kwalifikacjach, 128 metrów i piąta pozycja. Dzisiaj w serii próbnej 119, też z tej samej dziewiątej platformy startowej. Niemiec już w powietrzu, też tutaj teraz szybuje daleko i bardzo ładny skok Geigera na otwarcie w drużynie niemieckiej. Czekamy jeszcze na pomiar odległości. Metr dalej. 130 metrów. Metr dalej niż Maciek, ale patrzę na noty. Będzie miał dodane 4,3 punktu. Maciek miał 2,5 za wiatr. Ponad 0,4 metra na sekundę z tyłu skoczni. Noty po 18,5. Maciek będzie miał noty wyższe o około 1,5 punktu za styl. Natomiast tutaj nieco więcej tych punktów otrzymał Karl Geiger i Niemcy na pierwszym miejscu. O 2,6 punktu przed biało-czerwonymi. Andreas Stjernen. Popatrzmy, mistrzowie olimpijscy, Norwegowie w ostatnich, w tym sezonie trzecie miejsce w Zakopanem, a wcześniej przecież Titi Zenoista, Druka, Wisła, tam były zwycięstwa, wcześniej Planica Vikersund, także ci podopieczni eskadra Aleksandra Sztekla była niepokonana. Andreas Stjernen. I to nie jest skok, który pozwoli zająć pierwsze miejsce po pierwszej grupie Norwegom. Odległość, no tych metrów dość sporo stracił, myślę, Andreas Stjernen, 125,5 metra. A więc 4,5 metra do Niemców, 3,5 metra do biało-czerwonych. Noty po 18 punktów, dodane 3,6 za wiatr. Norwegowie też w komplecie właściwie słabo skakali wczoraj podczas treningów i kwalifikacji. Jeszcze te skoki w kwalifikacjach były stosunkowo najlepsze, ale znacznie ustępowali najlepsi. Teraz dopiero piąta lokata dla Norwegów, przegrywają nie tylko z Niemcami i z Polakami, ale także z Austrią i z Japonią. A zatem mistrzowie olimpijscy z Pjongczang jakby dostali takiej lekkiej zadyszki, być może trochę już zeszło z nich to napięcie, może taki jakiś drobny teraz kryzys formy, bo przecież już niedługo Row Air, na pewno prestiżowe dla Norwegów zawody, no i później finał Pucharu Świata w Planicy, do których też trzeba przygotować odpowiednią formę. Tutaj skok Karla Geigera. Niemcy prowadzą po pierwszej grupie 130 metrów. Najdłuższa odległość
pierwszej grupy. Za moment klasyfikacja. My na miejscu drugim ze stratą 2,6 punktów. Markus Eisenbichler, to on będzie skakał w drugiej grupie i ja spodziewam się tutaj bardzo dalekiego skoku, bowiem wczoraj już podczas kwalifikacji, podczas skoków treningowych Eisenbichler prezentował bardzo wysoką formę. Ósma platforma startowa dla drugiej grupy. A więc po pierwszej części, po pierwszej grupie Niemcy, Polacy, na trzecim miejscu Austriacy, dalej Japonia, Norwegia, Słowenia, a teraz Sabirjan Muminov. Reprezentanci Kazachstanu, mówiliśmy o tym, no mieli przebłyski w konkursach drużynowych, ale najczęściej kończą swój udział w zawodach tego typu na pierwszej serii. 87,5 metra zaledwie Sabirjana Muminova. Wczoraj 65. miejsce w kwalifikacjach, a więc nie będziemy go oglądać w rywalizacji indywidualnej. Skoczył zaledwie 91,5. Przypomnijmy, ósma platforma startowa, a więc o jedną belkę niżej w stosunku do pierwszej grupy. Drugim w ekipie Łukasza Kruczka, w ekipie Włoch jest Davide Bresadola. On już zajął miejsce na belce startowej. Sprawnie, szybko przebiega ten konkurs, w miarę równe, stabilne dla wszystkich warunki. Jest już zielone światło, jest sygnał od polskiego szkoleniowca kadry Włoch i Davide Bresadola już na rozbiegu. No, oczywiście wygrali z Kazachami, widzieliśmy, gdzie ta zielona linia się znajdowała. Ale to nie był dobry skok w wykonaniu Davide Bresadoli. 106,5 metra. A jak pamiętamy, Roberto de la Sega 99, a więc generalnie Łukasz Kruczek powinien mieć zafrasowaną troszeczkę minę. Tak, właściwie z Włochów tylko jeden Aleksin sam prezentuje się w miarę przyzwoicie. Jako jedyny awansował do konkursu finałowego. Natomiast i de la Sega, i oglądany raz jeszcze Bresadola, i Sebastian Coloredo doświadczony, którego zobaczymy w trzeciej grupie skoczków. Wczoraj w tych kwalifikacjach odpadł. Włosi oczywiście na razie obejmują prowadzenie, no ale prawdziwa walka dopiero przed nami. Amerykanie, a konkretnie Casey Larson. 64. miejsce wczoraj podczas kwalifikacji, 93,5 metra. Casey, przydałoby się skoczyć daleko. W końcu macie bardzo mocne wsparcie, jeżeli chodzi o Amerykanów w zespole. Przecież jest Kevin Pickner, który zachwyca umiejętnościami, formą i przygotowaniem, bowiem wczoraj 25. miejsce w kwalifikacjach, 117 metrów i tutaj Kevin Pickner byłby tą lokomotywą, która mogłaby szarpnąć, ale przydałoby się, by ten dorobek punktowy troszeczkę powiększali inni. 87 metrów Casey Larsona, a więc mizernie. Amerykanie przecież w swojej historii trzykrotnie na ósme miejsce, raz siódme w Planicy w ubiegłym roku w konkursie drużynowym. Amerykanie zdecydowanie przegrywają nie tylko z Włochami, ale także z kilkoma innymi ekipami, które mają dopiero jeden skok zaliczony w tym konkursie. Numer czwarty na liście startowej, czyli reprezentacja gospodarzy u Finów, jako drugi Andreas Alamamomo. No i poprawny skok Fina, wylądowany gdzieś tuż przed punktem K, przed 116 metrem na tym obiekcie, sprawił trochę radości z ziemniętym kibicą. Tutaj minus 10 stopni w tej chwili w Lahtina, a pod koniec tego konkursu temperatura ma już sięgnąć minus 14, 112 metrów. To odległość, jaką uzyskał Alamomo. W tym roku siódmy w Mistrzostwach Świata Juniorów. To było jego największe jak na razie osiągnięcie w karierze. Wczoraj w kwalifikacjach, można powiedzieć, miał szczęście. Był 49, czyli zobaczymy go raz jeszcze jutro w konkursie indywidualnym. No tak, Kazachowie, Włosi, Amerykanie i Rosjanie. To po pierwszej grupie były te cztery nacje, które nie łapały się do czołowej ósemki. Na ósmym miejscu Finowie. No i tutaj myślę, że Rosjanie będą mieli wielki apetyt na to, by powalczyć. 103 metry Aleksieja Romaszowa, a teraz Denis Korniłow. 40 miejsce wczoraj. Fatalne wyjście z progu w mojej ocenie. I ten skok raczej spisany na straty przez Denisa Korniłowa. Z drugiej strony też, nie wiem, Staszku, czy tak patrzymy między innymi na, tak jak Państwo obserwujemy, chyba nie do końca ten obraz, który widzą Państwo w telewizji, oddaje to, w jaki sposób zawodnik prezentuje się w powietrzu. Chyba troszeczkę za blisko jest prowadzony przez kamerę. No, chociaż Finowie pokazują skoki bardzo często, w sezonie zawsze co najmniej dwa konkursy w tym kraju. Tu, jak widzimy, na drugim miejscu Rosjanie przegrywają o 9 punktów z prowadzącymi Finami. No a za chwilę nowa twarz w ekipie szwajcarskiej to Sandro Hauswirth, 17-latek z Gsztat. 29 sierpnia skończy 18. Będzie miał 18. Dokładnie, Szwajcar już w powietrzu. No i poprawny skok tego młodego zawodnika, choć wylądowany przed punktem K, pozwoli jednak
po zliczeniu tego, co pokazał Gregor Deschwanden i osiągnięciu tego juniora z Gsztat, 13 zawodnika tegorocznych Mistrzostw Świata Juniorów, powinien dać Szwajcarom prowadzenie na tym etapie rywalizacji. Niezła prędkość na progu, 88,7 km na godzinę i wydaje mi się, że gdyby troszeczkę nie za bardzo postawił nart tak oporowo w stosunku do kąta, w którym leciał, myślę, że ten skok byłby dużo lepszy. 109 metrów, Sandro Hauswirta. Szwajcarzy oczywiście w tej chwili na pierwszym miejscu, o 4,5 punktu są przed Finami, a na naszych ekranach Takeuchi. Japończycy na czwartym miejscu po pierwszej grupie zawodników, po bardzo dobrym skoku Yuki Sato. A tak, teraz popatrzmy na skok Takeuchi. Takeuchi wczoraj 116,5 w kwalifikacjach. No, teraz myślę o okolice punktu konstrukcyjnego. Tam wylądował reprezentant, doświadczony już Takeuchi, reprezentant Japonii. 118,5 metra, a więc 2,5 metra dalej niż punkt konstrukcyjny. To jest na razie najdłuższy skok w drugiej grupie. Wcześniej 114 Denisa Korniłowa, 112 Andreasa Alamomo. Oczywiście Japończycy w tej chwili wskakują na pierwsze miejsce. Tak jak mówiłeś, Stasiu, oni byli po pierwszej grupie na miejscu czwartym. 124,5 metra Yuki Sato. No i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Słoweńców, którzy byli dwie lokaty niżej. Po skoku Angela Niszka, teraz Nate Desman, wczoraj zaledwie 45 w kwalifikacjach, piąty ze Słoweńców, ale lepszy od niego Domen Brewcy dzisiaj nie znalazł się w drużynie. Jak widzimy, nie ma Gorana Janusa, który po igrzyskach odpoczywa jeszcze w Słowenii. Słoweńców prowadzi tu drugi trener Nate Frank. Tam choroba dopadła Gorana Janusa, zmaga się z grypą i dlatego też nie oglądamy go tutaj. Nie ma także Petera Prełca, który stwierdził, że postanowił odpowiednio wyszlifować formę na ten prestiżowy cykl Row Air. Już teraz Państwa oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy na tę rywalizację norweską. Tu widzimy Nate Desman tylko 113,5 metra i Słoweńcy za Japończykami na miejscu drugim. No ale wyraźnie mamy tu już polaryzację w tym konkursie na 6 słabszych i 6 silniejszych ekip. Te słabsze to Kazachstan, Włochy, Stany Zjednoczone, Finlandia, Rosja i Szwajcaria. No a te lepsze, które skaczą teraz właśnie od numeru 7 od Japończyków, walczyć będą tutaj o czołowe lokaty w tym konkursie. Gregor Schlierenzauer, skoczek, którego Państwu przedstawiać nie trzeba. Już w zasadzie wszystko zostało powiedziane o jego osiągnięciach, rekordach, jakie pobił. Teraz wszyscy zastanawiają się, czy kiedykolwiek będziemy oglądać Gregora Schlierenzauera w takiej formie, w jakiej nas zachwycał przed laty. Czy będzie w stanie jeszcze wznieść się i wzbić na wyżyny i zachwycać nas tym pięknym i geniuszem swoim, jaki prezentował zadowolony Heinz Kutin. Gregor Schlierenzauer, 3,4 punktu dodatkowo, 120,5 metra, a więc na razie najdłuższy skok tej drugiej grupy. A przecież Austriacy, jeżeli chodzi o ten sezon i rywalizację drużynową, pamiętamy, dobrze rozpoczęli w Wiśle, przecież byli na drugim miejscu ex aequo z biało-czerwonymi. Teraz obejmują prowadzenie, wyprzedzając Japończyków. O 9,2 punktu Austria przed Japonią, o 25,3 przed Słowenią. Taka jest pierwsza trójka. Dawid Kupacki wczoraj, drugie miejsce Dawida w kwalifikacjach. Drugi był także podczas jednego z treningu. Wymieniali się tam miejscami z Kamilem Stochem, ale Stefan Hula. Jest już zielone światło dla drugiego z naszych reprezentantów. Wczoraj trochę słabiej się prezentował w tych treningach i kwalifikacjach. No ładnie, równo prowadzi narty. Też dzisiaj bez rewelacji, bez tego błysku skacze Stefan, też jakby taki drobny już obniżka formy po igrzyskach, 118,5 metra, to i tak chyba jego najdłuższy skok, jaki tutaj oddał podczas tych dwóch dni skoków na Salpausselce w Lahti. No i zobaczymy, na co to pozwoli Polakom. Byliśmy na drugim miejscu, tracąc 2,6 punktu do prowadzących Niemców. Wyprzedzaliśmy Austriaków o 5 punktów. A teraz o 3,1. A więc Austriacy troszeczkę odrobili. 120,5 Schlierenzauera, 118,5 Stefana Huli. Na niego postawił Stefan Horngacher, mimo że Stefan Hula wczoraj 35 w kwalifikacjach, a 27 był Piotr Żył. No ale popatrzmy, Markus Eisenbichler. Trzeba zwrócić baczną uwagę. Karl Geiger 130 metrów, Markus Eisenbichler wczoraj 128 w kwalifikacjach, trzecie miejsce. Wściekły był, kiedy nie znalazł się w składzie reprezentacji Niemiec podczas igrzysk. Teraz popatrzmy. Ładnie położony i to jest dobry, i to jest daleki skok Markusa Eisenbichlera.
Dodatkowo warunki jeszcze będzie miał dodane 5,7 punktu za wiatr. Prawie 0,6 metra na sekundę, chociaż w tej chwili korekta. 2,6 punktu, 125 metrów. Odskoczył więc nam Niemcy po drugiej grupie zawodników. Stefan Kula 118,5, a Markus Eisenbichler 125, ale on tutaj od początku po przyjeździe do Lahti prezentuje się znakomicie. Wczoraj w jednym z treningów 133,5 metra. 11,8 punktu mają już przewagi Niemcy nad biało-czerwonymi, 14,9 punktu tracą będący w tej chwili na trzecim miejscu Austriacy. No i Norwegowie. Norwegowie po pierwszej grupie, dopiero na miejscu piątym. No i teraz Daniel Tande musi odrabiać straty. Wczoraj nie prezentował się tu najlepiej, 118,5 metra i dopiero 32 miejsce w kwalifikacjach. Mistrz świata w lotach, no niestety praktycznie zaprzepaszcza tutaj szansę na dobrą lokatę w tym konkursie drużynowym ekipy norweskiej. Fatalnie to nic nie powiedzieć. 101 metrów tylko Daniela Andre Tandego. Warunki mu nie przeszkadzały. 3,9 punktu będzie miał tylko dodane. 0,38 metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni. Noty po 16 punktów. 101 metrów i Norwegowie, którzy byli na piątym miejscu po pierwszej grupie, będą mieli teraz ogromną stratę do prowadzących Niemców. Wściekły pewnie jest, bowiem na szóstym miejscu w tej chwili są Norwegowie, przegrywają ze Słowenią, a ich strata do prowadzących Niemców to już 58,2 punktu. Norwegowie więc bez szans. A to właśnie aktualna klasyfikacja. Niemcy powiększają przewagę nad Polakami. Trochę zmniejszyła się ta różnica do trzecich Austriaków. Dalej Japonia, Słowenia i Norwegowie, mistrzowie olimpijscy z Pjongczang dopiero na miejscu szóstym. Dwa miejsca, które na półmetku tej pierwszej grupy gwarantowałyby jeszcze start w serii finałowej dla Szwajcarii i Finlandii. No, a poza ósemką Rosja, Włochy, Stany Zjednoczone i Kazachstan. Stasiu, i pojawia się pytanie, czy to tylko skocznia Lahti, a więc Salpauselka, która nie odpowiada może Norwegom, bowiem jeżeli popatrzymy na ich osiągnięcia we wczorajszych kwalifikacjach, 11 Robert Johansson, 12 Johan Andre Forfang, 32 Daniel Andre Tande, no 8 był Andreas Stiernen, który dzisiaj z kolei zaledwie 125,5 metra podczas tego skoku w pierwszej grupie. No ale jednocześnie Norwegowie przed rokiem podczas Mistrzostw Świata na tym samym obiekcie byli jednak tuż za Polakami na miejscu drugim. A zatem nie wiem, czy można tutaj winę zrzucić wyłącznie na skocznie, czy też po prostu Norwegowie po tym szczycie formy, który mieli w Pjongczang, też mają teraz taki lekki dołek, który występuje o kilku zawodników. Trzecia grupa za skoczków otwierają Aleksiej Korolew z Kazachstanu. Cały czas ósma platforma startowa, czyli ta sama, z której rywalizowali skoczkowie w drugiej grupie. Aleksiej Korolew, kolejny słaby skok zawodnika z tego kraju. Dzisiaj w serii treningowej Kazachowie na trzech ostatnich miejscach wszyscy zgodnie skoczyli po 77 metrów. Teraz Korolew nieco lepiej, 83 metry. Ale oczywiście lokaty Kazachów to w tym konkursie nie poprawi. Natomiast ciekawa sytuacja, walka to ósme miejsce pomiędzy Finami i Rosjanami. Rosjanie po dwóch grupach tracą 8-9 punktów do Finów, a więc tutaj no, muszą się na szczyty swoich umiejętności wspiąć Michał Nazarow i później Jewgeni Klimow, a tymczasem Sebastian Coloreda. Przypominamy, że dzisiejszy konkurs rozpoczął się o godzinie 16.30, to znaczy, że ta pierwsza seria zakończy się około 20 po 5, a zatem widzów programu pierwszego, którzy czekają na Teleekspres, uspokajamy, Teleekspres będzie, ale będzie w przerwie skoków, czyli około godziny 17.20. A tymczasem 108 metrów Sebastiana Coloredo, niskie noty od sędziów i Włosi, no w tej chwili oczywiście na pierwszym miejscu, ale no, przyznam się szczerze, że takie marne szanse, jeżeli chodzi o ich awans do serii finałowej. Michael Glazer, trzeci z Amerykanów, wczoraj ostatni, 72 w kwalifikacjach, skoczył zaledwie 76,5 metra. Tak jak mówił już Sebastian, Amerykanie no, nie dorównują swojemu liderowi Kevinowi Bicknerowi, który prezentuje się nieźle, który ostatnio zdobywa punkty w zawodach Pucharu Świata, który także na igrzyskach był w czołowej 20 dwukrotnie, na 18 i na 20 miejscu. Pozostali znacznie słabiej, tak jak teraz Michael Glazer, tylko 93,5 metra. No i Amerykanie bez szans na awans do serii finałowej. I
Jarkko Matta, reprezentant Finlandii. I oczywiście poruszenie na trybunach, to ze zrozumiałych względów. Finowie na miejscu 8 po drugiej grupie. Życzyłbym Finom, by udało im się awansować do serii finałowej, by jeszcze raz prezentowali się tutaj na Sałpa-Oselce. Tymczasem Jarkko Matta wczoraj 58 dopiero miejsce, 101 metrów, nie zakwalifikował się do konkursu indywidualnego, teraz także nie poradził sobie z tymi trudnymi warunkami, jakie trudnymi. No, to jest oczywiście pojęcie względne, bowiem 42 setne metra na sekundę wiatru wiejącego z tyłu skoczni, dodane 4,3 punktu, to dla jednego takiego skoczka jak Jarkko Matta to są warunki trudne, natomiast myślę, że ta czołówka Pucharu Świata bez problemu sobie z tymi warunkami poradzi. 97 metrów, reprezentanta Finlandii. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Rosjan, bo właśnie te dwie ekipy rywalizują o to 8 miejsce, tak jak już mówił Sebastian. Michał Nazarow reprezentował Rosję także na igrzyskach w Pjongczang. Tam był w konkursach indywidualnych na 34 i 39 miejscu, czyli tuż za serią finałową. Wczoraj tu w kwalifikacjach 48. Pewno próbowali Rosjanie uciekać. Słaby Finom. Również skok. Więc chyba ta ucieczka się nie uda. Znaczy może nie tyle uciekać, co gonić Finów. Tak, tak, tak. Gonić tutaj Finów. 97 metrów Jarkko Mattę. A Nazarow? Nazarowa. 97,5. No, bardzo podobny, tak. Pół metra tylko dalej, ale stylowo kiepski. Po 16. Myślę, że tutaj ta różnica się nie zmieni. Drugie miejsce ile? 8,2 punktu tracą Rosjanie do Finów, a więc ten pojedynek Janne Ahonen kontra Jewgeni Klimow będzie decydował, czy to Finowie, czy Rosjanie awansują do kolejnej grupy. Tymczasem popatrzmy na Kiliana Pajera, reprezentanta Szwajcarii. 39 miejsce podczas wczorajszych kwalifikacji, 114,5 metra. Taką odległość uzyskał Kilian Pajer, 23-letni skoczek. Poprawny skok, ładnie wyszedł z progu, odpowiednio nabrał odpowiedniej wysokości nad zeskokiem. Ta trajektoria lotu była niezła i 113 metrów Kiliana Pajera. A więc w tej chwili to jest najdłuższy skok trzeciej grupy. Jeżeli chodzi o tą czołówkę z Austriaków, Klemens Aigner. U naszych barw bronić będzie w tej grupie Dawid Kubacki, u Niemców Richard Freitag. No i kończyć będzie ją Johan Andre Forfang. I to liczymy na atak Dawida Kubackiego na tę pozycję zajmowaną przez Niemców. Szwajcarzy, można powiedzieć, umacniają się na 7 miejscu w klasyfikacji po 3 grupach zawodników, bo raczej tu jednak ta różnica pomiędzy czołową 6 a tą kolejną jest spora. No a teraz trzeci z Japończyków, starszy z braci Kobayashi Junshiro. Świetny początek tego sezonu, ale później na igrzyskach w Pjongczang nie było już tak różowo. 24 i 31 w konkursach indywidualnych, wczoraj 14 w kwalifikacjach. No i ładny skok Junshiro Kobayashiego, chyba wraca do tej swojej formy z początku sezonu, którą pokazał w Wiśle na inaugurację Pucharu Świata, 121,5 metra, a zatem najdłuższy skok w tej trzeciej grupie. Tak, będzie miał dodane 3,5 punktu, no to od wszystkich sędziów po 18 punktów, a my raz jeszcze oczywiście informujemy wszystkich widzów Teleekspresu i zapraszamy bardzo serdecznie na Teleekspres w przerwie pomiędzy pierwszą a drugą serią konkursu drużynowego, a więc proszę się uzbroić w cierpliwość, proszę wspólnie z nami dopingować biało-czerwonych, bowiem na drugim miejscu po dwóch grupach na razie podczas pierwszej serii są podopieczni Stefana Horngachera. A teraz na Tilen Bartol, 10 miejsce wczoraj w kwalifikacjach, 124,5 metra, taką odległość osiągnął młody reprezentant Słowenii. Patrzę na warunki, jakie w tej chwili, to jest około 0,6 metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni, a więc troszeczkę mocniej zaczyna zawiewać z tyłu. Jak poradzi sobie z tymi warunkami Tilen Bartol, za moment się przekonamy. Wczoraj spisywał się dobrze. Nie udało mu się osiągnąć punktu konstrukcyjnego, a więc 116 metra. Nieco bliżej wylądował Słoweniec. Dokładnie 113 metrów. Będzie miał dodane 4,2 punktu. Noty po 17. Słoweńcy po dwóch grupach byli na 5. miejscu. Mate Desman 113,5. Andrzej Laniszek 121,5. Teraz 113 Tilena Bartola. Tak, więc raczej tej swojej lokaty nie poprawią. Ich strata do Japończyków, którzy bezpośrednio ich wyprzedzali, znacznie się powiększy. No 33,2 punktu w tej chwili. Tyle wynosi strata Słoweńców do reprezentacji Japonii.
trzecim w ekipie austriackiej jest Clemens Aigner, który w porównaniu do igrzysk w Pjongczang zastąpił w drużynie Manuela Fettnera. Wczoraj Manuel Fettner dopiero 41 w kwalifikacjach. A Clemens Aigner, no teraz w niezłym skoku, wylądowanym poza punktem K. Wczoraj w kwalifikacjach 117 i 26 pozycja. Teraz też podobna odległość, 118 metrów. To rezultat skoczka austriackiego. Pjongczang startował indywidualnie tylko na dużym obiekcie, gdzie zastąpił Gregora Schlierenzauera, ale był tam tuż za finałową 30 na miejscu 31. Austriacy po dwóch grupach na trzecim miejscu, jak ryba wody, tak oni potrzebują dobrego rezultatu w konkursie drużynowym. Indywidualnie też by im się oczywiście przydało. Heinz Kutin zadowolony, Austriacy w tej chwili o 5,8 punktu przed Japonią. Japończycy na drugim miejscu. Przypomnijmy, Junshiro Kobayashi 121,5 metra. No i teraz Dawid Kubacki. Są biało-czerwoni kibice, to jest charakterystyczny znak każdej skoczni, na której rozgrywane są zawody Pucharu Świata. Wszędzie są biało-czerwoni kibice, wspominają o tym nasi skoczkowie, a teraz popatrzmy, Dawid Kubacki, 130,5 wczoraj, drugie miejsce, ładnie, wysoko i to jest dobry skok reprezentanta Polski. Natychmiastowa informacja do trenera Stefana Horngachera przez tą łączność bezprzewodową, którą ma ze swoimi współpracownikami, asystentami, jakie warunki były. A warunki były takie, że Dawid miał ponad 0,7 metra na sekundę wiatr, który wiał z tyłu skoczni. Będzie miał dodany 7,4 punktu po 18 noty od sędziów, 119 metrów reprezentanta Polski. Dobrze wybrnął z tej trudnej sytuacji. Ma pechę, jak na razie w najgorszych warunkach ze wszystkich dotychczasowych zawodników skakał Dawid. Jesteśmy o 5,9 punktu przed Austrią. A zatem powiększamy przewagę nad reprezentacją Austrii. Ale teraz zobaczmy, jak poradzą sobie liderzy po dwóch grupach. Niemcy, których reprezentuje w tej trzeciej grupie Richard Freitag, aktualny wicelider Pucharu Świata. Wczoraj w kwalifikacjach przegrał ze Stefanem Laje, ale jednak na niego, na jego doświadczenie postawił trener Werner Schuster. Już w powietrzu Richard Freitag, trochę niespokojny lot, ten wiatr z tyłu zawiewa, ale to był dobry skok. No i Niemcy utrzymają prowadzenie. Nie można powiedzieć o losie, bo jeżeli chodzi o skok Richarda Freitaga, tylko 0,3 metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni, a więc dużo lepsze warunki niż te, w których skakał Dawid Kubacki, z którymi musiał mierzyć się reprezentant Polski. 121 metrów. Czyli tylko 2 metry dalej od Dawida Kubackiego, biorąc pod uwagę te punkty za wiatr. To tutaj, myślę, ta nasza strata do Niemców nie powiększy się po tej grupie zawodników. Za moment zobaczymy. Niemcy oczywiście na pierwszym miejscu 12,7 punktów. W tej chwili tyle tracą Polacy do Niemców, ale tę trzecią grupę kończyć będzie Johan Andre Forfang. Norwegowie wyjątkowo słabo. 125,5 metra na Andreasa Stjernana w pierwszej grupie. Po niej Norwegowie byli na piątym miejscu. Zupełnie posypał się Daniel Andre Tande, 101 metrów i szóste miejsce. A teraz Johan Andre Forfang. Mocne wyjście z progu i to jest dobry skok Johana Andre Forfanga. Myślę, że sporo tych punktów teraz dosypał do tego wspólnego worka, norweskiego worka, no, Forfang, 125,5 metra. A więc najdłuższy skok w tej grupie zawodników, no ale to jest przecież rekordzista tego obiektu, więc potwierdza, że lubi skakać tutaj na Salpausselz. Do tego 4,2 punktu dodane za wiatr. Bardzo dobry skok Forfanga. Co do tego nie ma wątpliwości. Tak, odrabiają straty. Na razie przesuwają się o jedno miejsce, wyprzedzają Słoweńców. Ale w tym momencie i w tej chwili Norwegowie tracą do Niemców 49,1 punktu. Są na piątym miejscu. Japończycy na miejscu czwartym. Na trzecim są Austriacy. My na miejscu drugim 12,7 punktu. A więc około 37-36 punktów tracą Norwegowie do biało-czerwonych. A to dopiero przecież trzecia grupa, przed nami jeszcze czwarta grupa i potem seria finałowa. Tu wszystko jeszcze może się wydarzyć. Mówiliśmy o tym Państwu, że ten konkurs będzie niezwykle emocjonujący. No a my w czwartej grupie mamy swojego lidera, Kamila Stocha, który skacze tutaj znakomicie. Ale dzisiaj w serii próbnej także świetny skok oddał Andreas Wellinger, który będzie bezpośrednio rywalizował z Polakiem. Polacy i Niemcy na razie tutaj wyraźnie na czele w tym konkursie drużynowym. Na trzecim miejscu Austriacy, Japończycy, Norwegowie i Słowenia na kolejnych miejscach. No, a czwartą grupę otwiera ostatni z Kazachów, Marat Żaparow. Tak, Marat Żaparow, 69. miejsce podczas wczorajszych kwalifikacji, skoczył 89 metrów. Teraz także słabo i tym skokiem Kazachowie dziękują pięknie Państwu za uwagę i żegnają się z konkursem drużynowym. W serii finałowej ich oglądać nie będziemy.
jeżeli chodzi o Marata Żaparowa. Warunki no, nie przeszkadzały mu za bardzo, ale wylądował na 82 metrze i 50 centymetrze. 82,5 metra, a więc jeszcze słabiej niż podczas wczorajszych kwalifikacji. Na razie najkrótszy skok to 80,5 metra Konstantyna Sokolenki, też z Kazachstanu, który otwierał dzisiejszą rywalizację. Ostatni z Włochów, Alex Insam. Włosi też bez szans na awans do finałowej ósemki, ale popatrzmy, bo Insam skacze najlepiej z tej czwórki, którą przywiózł tutaj Łukasz Kruczek. No i potwierdza to w tym skoku. Ale też niespokojny lot. Taki chwiało nim troszeczkę w powietrzu. No to oczywiście nie jest skok na poziomie światowej czołówki, ale na tle pozostałych kolegów z reprezentacji Italii. Alex Insam niewątpliwie się wyróżnia. 112,5 metra. Wczoraj w kwalifikacjach 33, skoczył 4 metry dalej. W olimpijskim konkursie na dużym obiekcie był 23. Wicemistrz świata juniorów z ubiegłego roku ze Stanów Zjednoczonych. No i za moment również na pożegnanie z tym konkursem Kevin Bickner, reprezentant Stanów Zjednoczonych. 25 miejsce wczoraj Kevina Bicknera podczas kwalifikacji, skoczył 117 metrów. Komputer pokazuje, że by w tej chwili wyprzedzić Niemców, Bickner musiałby skoczyć 162,5 metra. No to jest oczywiście absolutnie nieosiągalne, to jest tylko i wyłącznie dane takie informacyjne, statystyczne, co nie zmienia faktu, że wielkie brawa dla Kevina Bicknera, bo to jest najlepszy skok oczywiście z całej reprezentacji Stanów Zjednoczonych, jaki oglądaliśmy. Tak, u Amerykanów podobna sytuacja jak u Włochów. Jeden bardzo dobry zawodnik, pozostała trójka znacznie słabsza. No a jeśli chodzi o tych liderów, no to jednak Bickner dużo lepiej się tu prezentuje od Insama. Tak, 120,5 metra Kevina Bicknera. Ósme miejsce w tej chwili Amerykanów, którzy żegnają się z tym konkursem, a więc nie będzie Kazachów, nie będzie Włochów, nie będzie Amerykanów. No i teraz pojedynek fińsko-rosyjski, bowiem Finowie na ósmym miejscu, Rosjanie na miejscu dziewiątym, a różnica między nimi niewielka. 8,2 punktu dokładnie na korzyść Finów, u których teraz Janne Ahonen, mieszkaniec Lahti, znający doskonale ten obiekt, ale też widzieliśmy to wachlowanie nark, niespokojny lot. Starał się tutaj wyciągnąć jak najwięcej metrów Janne Ahonen. Wczoraj w jednym z treningów 126, a teraz tylko 108,5 metra. No i nie postawił zbyt wysoko poprzeczki Klimowowi. No, 4,5 punktu będzie miał dodane Janne Ahonen za wiatr. Ponad 0,4 metra na sekundę z tyłu skoczni, ale niskie noty za styl. Bo 16,5 punktu, 17, a to jest przecież obiekt, który Janne Ahonen zna jak własną kieszeń. Na trzecim miejscu w tej chwili Finowie. No i Jewgeni Klimow za moment. Ile musi skoczyć Rosjanin, by wyprzedzić 120 metrów. Proszę zwrócić uwagę, 120 metrów Jewgenia Klimowa, aby wyprzedzić Niemców. Aby wyprzedzić Finów, wystarczy mu około 114 metrów. Myślę, że jest to w jego zasięgu. Popatrzmy, Jewgeni Klimow już w powietrzu i raczej, no poczekajmy. Wydaje mi się, dziesiąta, że poza punktem K wylądował. 1/10 tylko punktu dodana za wiatr, a więc praktycznie w bezwiecznych warunkach. 115 metrów Jewgenia Klimowa. A więc to jest o 6-7,5 metra dalej niż Janne Ahonen. No tak, a tracili Rosjanie 8,2 punktu. Czyli już tylko 4,2 metry to nadrobił. Nadrobił, natomiast 4,2 na drugim miejscu i Rosjanie, tak jest, Rosjanie w tej chwili wyprzedzają. Tak. O ile? Wyprzedzili o 2,5 punktu wyprzedzili Finów. Żal Janne Ahonena, który na pewno tutaj chciał przed swoją publicznością zaprezentować się raz jeszcze. Niestety w drugiej serii Finów już nie zobaczymy. Będą Rosjanie, będą też na pewno Szwajcarzy, u których kończy Simon Amann. Wczoraj 12 w kwalifikacjach. Niezła w tym sezonie forma rutynowanego, doświadczonego Szwajcara, czterokrotnego mistrza olimpijskiego, i potwierdza to w tym skoku. Tam może trochę ten telemark, taki jak u niego ostatnio markowany, nie dość zasygnalizowany, ale 119,5 metra. Wydawało się nawet, że było nieco dalej. Ta zielona linia jest trochę myląca, bo przecież Szwajcarzy tutaj jednak znacznie odskoczyli tym ekipom, które skakały przed nimi. Teraz oczywiście obejmą zdecydowane prowadzenie, no, ale to będzie zapewne siódme miejsce po pierwszej serii konkursu. Tak, my już pewny awans do serii finałowej mamy, mimo trzech zawodników, którzy skakali.
tak samo w serii finałowej. Już są Rosjanie, już są Niemcy, również mimo trzech skoczków, Szwajcarzy, a teraz popatrzmy na Japończyków. Ryoyu Kobayashi na czwartym miejscu, na czwartym miejscu byli po trzech grupach Japończycy. Powyżej punktu konstrukcyjnego wylądował Ryoyu Kobayashi, chociaż w tej chwili złapał się jakby za głowę. Nie do końca jest zadowolony z tego skoku. 3,1 punktu dodatkowo, 120 metrów. Najdłuższy skok w tej grupie zawodników, ale liczył na pewno najwięcej, bo przecież to 7. i 10. zawodnik Igrzysk Olimpijskich Pjongczanga. To było zaledwie 2 tygodnie temu. Nie wiem, zwróciłeś uwagę i Państwo również, jak Junshiro i Ryoyu zamienili się miejscami, bo początek sezonu należał do Junshiro Kobayashiego. To przecież zwycięstwo między innymi w Wiśle, niespodziewane. A teraz w tej drugiej części sezonu to Ryoyu skacze zdecydowanie lepiej. No i na Japończycy oczywiście w tej chwili na pierwszym miejscu. 519,8 punktu na półmetku rywalizacji. A teraz Słoweńcy i Jernej Damian, doświadczony zawodnik, zrezygnował dzisiaj jako jedyny ze skoków serii próbnej. No i trener Nate Frank, który zastępuje tu Black Gorana Janusa, daje już sygnał swojemu zawodnikowi. Jernej Damian na rozbiegu. Musiałby pobić rekord skoczni, aby objąć prowadzenie. To oczywiście nierealne w tych warunkach, przy tym tylnym wietrze. Poprawny, można powiedzieć, skok Jerneja Damiana. Wczoraj 17 w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego. Teraz 121 metrów, czyli metry dalej od Japończyka Kobayashiego. Słoweńcy na 6. miejscu byli po trzech grupach zawodników. No to najdłuższy skok na razie tej czwartej grupy. No ale możni i wielcy skoczni za moment dopiero dojdą do głosu i oni pokażą, co to znaczy skakać się w tych trudnych warunkach. Słoweńcy aktualnie na miejscu drugim, 32,3 punktu za Japonią. Michael Hajbek, 20 miejsce podczas wczorajszych kwalifikacji, 118 metrów Michaela Hajbeka. Cały czas zawiewał tyłu. Szybko, dynamicznie, rytmicznie toczy się ten konkurs. Musiałby skoczyć 116 metrów Hajbek, by pokonać Japonię. Przypomnijmy przecież, że Austriacy byli na trzecim miejscu po tej trzeciej grupie i pozostaną, wydaje mi się, na podium po pierwszej serii. A na to bardzo liczą. Odległość, jaką uzyskał, 123 metra, więc najdłuższy skok w tej chwili tej czwartej grupy. Minimalnie wydaje się spóźniony ten skok na progu. Michael Hajbek z dobrej strony pokazał się w olimpijskim konkursie na dużym obiekcie. To jest drugi skok, jeżeli chodzi o reprezentację Austrii, więc dalej skoczył 126,5 metra Stefan Kraft, teraz 123 Hajbek, wcześniej 118 Aigner i 120,5 Gregor Schlierenzauer. Heinz Kutin widzieliśmy zadowolony. Austriacy obejmują oczywiście prowadzenie z notą 533,1 punktu. Zdecydowanie o ponad 13 punktów wyprzedzają Japończyków. No a teraz trzymamy zaciśnięte kciuki. Ostatni z Polaków, lider naszej ekipy, mistrz olimpijski z Pjongczang, Kamil Stoch. Prawie bezwiecznie w tej chwili. Ależ piękny lot! Pięknie! Piękny skok w wykonaniu Kamila Stocha. Lider nie zawiódł. Wczoraj wygrał kwalifikację, skacząc 134,5 metra. Tylko on i Dawid Kubacki przekroczyli wczoraj 130 metr. Teraz nie było aż tak daleko, 127,5. Czy ktoś, tak, 130 metrów Geiger, 129 Maciek Kot. No ale ta pierwsza grupa z wyższej, z 9 platformy startowej. Teraz już konkurs przebiega z 8. Warunki, w jakich skakał Kamil, będzie miał dodane 2,8 punktów, ale noty, wszyscy sędziowie, no, jednomyślni, po 19 punktów dla Kamila Stocha i oczywiście w tej chwili biało-czerwoni o 14,6 punktów przed Austrią. Wielkie, wielkie brawa dla Kamila Stocha. No i Andreas Wellinger, niezwykle istotna rywalizacja w kontekście walki o przecież o zwycięstwo w tym konkursie drużynowym. Jak daleko będzie w stanie skoczyć Wellinger, by pokonać biało-czerwonych 121,5 metra? Także ładnie ułożony w powietrzu i skacze dalej niż ta zielona linia, ale wydaje mi się, że po pierwszej serii różnica między Polską a Niemcami będzie naprawdę minimalna. 124 metry, a więc to jest 3,5 metra bliżej niż Kamil Stoch. Wprawdzie w tej chwili patrzę na komputer, te punkty dodane za wiatr, prawie 7, dokładnie 6,8 ma Andreas Wellinger. Noty o pół punktu niższe od sędziów za styl, po 18,5, tak ocenili skok Andreasa Wellingera sędziowie. No a zatem sporo tych punktów Kamil Stoch odrobił. Będziemy jeszcze przegrywać z Niemcami, ale ta różnica będzie niewielka. 8,9 punktu, dokładnie tyle tracimy do Niemców. A
zatem z dużym zainteresowaniem będziemy czekać na serię finałową, bo to jest jeszcze wszystko do odrobienia. Robert Johansson, aktualny mistrz Norwegii. Tak, przed tygodniem w niedzielę w Oslo Norwegowie zorganizowali krajowe mistrzostwa, wykorzystując tę przerwę w zawodach Pucharu Świata. Wtedy jeszcze trwały Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Patrzmy na skok Johanssona, w tej chwili lider norweskich skoków. Oczywiście Norwegowie mieli ogromną stratę, oni, przypomnijmy, po trzech skokach byli dopiero na piątym miejscu. No i teraz ten bardzo dobry skok Johanssona. O. Być może pozwoli im zbliżyć się do Japończyków, może nawet awansować o jedno miejsce. 125,5 metra, dodatkowo 5,8 punktu za wiatr, po 18,5. Takie noty otrzymuje Robert Johansson. Natomiast no, katastrofa, jeżeli chodzi o Norwegów, ale zostawmy Norwegów, patrzmy na biało-czerwonych. Po pierwszej serii na pierwszym miejscu Niemcy, Norwegowie na piątym, pozostają więc na piątym miejscu. Za moment zobaczą Państwo klasyfikację. To potwierdzenie naszych słów, Norwegowie są na miejscu piątym. A po pierwszej serii jak wygląda sytuacja? Wygląda bardzo ciekawie w walce o zwycięstwo Niemcy i Polacy. 8,9 punktu tracimy do Niemców. Austria na miejscu trzecim to już strata 23,5 punktu do Niemców. 36,8 tracą Japończycy, Norwegowie 47,9 punktu. Ósme miejsce dla Rosji. Poza konkursem już Finowie, Włosi, Amerykanie i Kazachowie. A więc tak wyglądała rywalizacja w pierwszej części dzisiejszego konkursu drużynowego. Przypomnijmy, to piąty w tym sezonie konkurs drużynowy i nie ostatni. I dobrze, bo to bardzo ciekawe zawody. A więc teraz kilka minut oddechu. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Teleexpress, a po nim seria finałowa i decydujące starcie o zwycięstwo. Nie tracą olimpijskiej formy polscy skoczkowie. Po pierwszej serii konkursu drużynowego w Lahti nasza drużyna na drugiej pozycji. Walczymy o zwycięstwo z Niemcami. Nie będzie łatwo, ale ta strata 8,9 punktu, Rafał Kot w studiu, to strata do odrobienia. No tak, tu się jeszcze wszystko może zdarzyć. To nie jest taka duża strata. Czekają nas jeszcze cztery skoki każdej z drużyn. Także uważam, że jest o co walczyć. Tak jak przewidywaliśmy, że Norwegowie przy tym tylnym wietrze nie odegrają roli większej i tak się też dzieje, dopiero piąta pozycja. Natomiast no, my walczymy bezpośrednio z drużyną Niemiec, ale też dodajmy, że za nami są Austriacy, którzy tracą do nas 14,6 punkta i też nie można za bardzo się, że tak powiem, zachwycać, że już to mamy drugie miejsce, bo tu jeszcze różne rzeczy czy mogą być. Dodajmy jeszcze, jak skakali nasi skoczkowie. No właśnie, oglądamy tak. Macieja Kota i on rozpoczął bardzo dobrze. To był w swojej grupie drugi skok, jeśli chodzi o punkty. Tak, 129 metrów, naprawdę bardzo dobry skok. Zresztą widzieliśmy po skoku gest Maćka. On jest bardzo krytyczny. Jak już pokazuje taki gest, to znaczy, że skok był bardzo dobry. Następnym z naszych zawodników był Stefan Hula, 118,5 metra. I tu się na moment, wejdę ci w słowo, zatrzymajmy przy Stefanie. Dlatego, że Stefan, jeśli chodzi o te wyniki, które osiągał w Lahti na treningach i w kwalifikacjach, no, troszkę mam wrażenie, igrzyska w Pjongczang nadszarpnęły zdrowiem Stefana i być może też psychiką, tutaj, tą straconą medalową szansą. Tutaj popularny Stefanek, taki, brakuje mu tego błysku. On naprawdę do Pjongczang i tam, prawda, na tych skoczniach miał coś takiego, taką iskrę, że jeszcze dodatkowo te skoki były takie siarczyste, jak to nieraz nazywają. Tutaj ta jakby troszeczkę taki przymulony po tych igrzyskach, ale spokojnie, myślę, że w drugiej serii pokaże, na co go stać, bo skacze bardzo ładnie, stylowo. To też jest ważne w drużynówce, gdzie te punkty wszystkie są skrupulatnie dodawane. No i myślę, że bądźmy optymistami co do drugiej serii w wykonaniu Stefana. Następnym naszym zawodnikiem był Dawid Kubacki. 119 metrów. Drugi zawodnik kwalifikacji wczorajszych. Tak. Warunki miał dość
powiedzmy sobie, ciężkie, jeżeli chodzi o wiatr. Miał kilkanaście punktów dodanych, także jest to dość dużo jak na taki obiekt, jakim jest skocznia Salpauselka w Lahti. No, skoczył 119 metrów i ja myślę, że to też nie jest ten Dawid, na co go stać. Co aczkolwiek pokazał, trafił na najgorsze tak, warunki. Tak, najgorsze. I nasi komentatorzy podkreślili. Tak. Po drugie, też to już było w sytuacji, kiedy zawodnicy skakali z ósmej belki, a nie tak, z dziewiątej. Ale ja mówię, on będzie podrażniony nawet tymi metrami i oby powtórzył to, co pokazał nam w kwalifikacjach, w treningowych. No świetne, dalekie skoki. No i ostatnie zamykał stawkę naszej całej drużyny Kamil Stoch. 127,5 metra. Bardzo dobry skok, uważam, wysoko oceniony i słusznie przez sędziów. No, wygrał grupę. I to był zupełnie inny skok niż podczas konkursu drużynowego na Igrzyskach Olimpijskich, no bo Kamil był wściekły po swoim skoku. Był mocno spóźniony ten skok. Kamil o tym doskonale wiedział, przecież rzucił kaskiem. Zawodnik to czuje. Natomiast tutaj już był skok bardzo dobry i tak jak mówię, no jest to, napawa nas tutaj optymizmem przed drugą serią, bo tutaj w tej rywalizacji z tym Niemcem Andreasem Wellingerem okazał się lepszy. Dodajmy jeszcze i podkreślmy, bo to jest bardzo ciekawe. Piąte miejsce zaskakujące mistrzów olimpijskich Norwegów. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem naszej transmisji z ministrem sportu i turystyki Witoldem Bańką, chwaląc naszych zawodników za to, że po igrzyskach nie było żadnego świętowania, że tak naprawdę wszystko zamyka się w planicy, ale mam wrażenie, że Norwegowie, oczywiście trzeba też wziąć poprawkę na wiatr, oni nie lubią skakać z wiatrem w plecy, ale mam wrażenie, że gdzieś takie maleńkie rozproszenie nastąpiło. Zobaczymy, jak będzie w finale. Drodzy Państwo, przenosimy się z powrotem do Lahti, zawody komentują i mówię to z pełną świadomością. Stanisław Snopek i Sebastian Szczęsny. Witamy Państwa ponownie. Za moment seria finałowa konkursu drużynowego, piątego konkursu drużynowego w tym sezonie i po pierwszej serii to wszystko układa się naprawdę znakomicie. Polacy na drugim miejscu ze stratą 8,9 punktów i ci z Państwa, którzy dołączyli, pewnie z nas powiedzą do Norwegów, a tu nie, do Niemców. Niemcy prowadzą po pierwszej serii, Austriacy na miejscu trzecim, na czwartym Japończycy, na piątym Norwegowie. Seria finałowa bez Kazachów, Włochów, Amerykanów i Finów. Otwierać ją będzie Aleksiej Romaszow. No i tak patrzyliśmy tutaj, porównywaliśmy te punkty. 14,6 punktów tracą Austriacy do nas, Norwegowie tracą do nas 39 punktów. To jest już ogromna strata. Aleksiej Romaszow, pierwsza grupa rozpoczyna z dziewiątej platformy startowej, zatem tak samo jak w pierwszej serii zawodów, tylko ta grupa startowała z platformy dziewiątej, pozostałe trzy z ósmej. Aleksiej Romaszow w pierwszym skoku 103 metry, teraz było nieco lepiej, 109,5. Rosjanie, można powiedzieć, rzutem na taśmę wyprzedzili gospodarzy, wyprzedzili Finów. Stało się tak po skoku Jewginia Klimowa na odległość 115 metrów, a wcześniej Janne Ahonen, gospodarz, można powiedzieć, tutaj tego obiektu, tylko 108,5. No i spory zawiód dla tych 10 tysięcy kibiców, którzy dzisiaj przybyli pod Salpausselkę na drużynowy konkurs skoków zaliczany do Pucharu Świata. Tak, Gregor Deschwanden za moment. Szwajcarzy na siódmym miejscu ze stratą 109 punktu do Niemców. No ale tutaj nie patrzmy na punkty w przypadku Szwajcarów, Rosjan. Słoweńcy również, to jest 69,1 punktu straty po pierwszej serii. Gregor Deschwanden 116,5 metra podczas pierwszej serii. Po tym skoku po pierwszej grupie Szwajcarzy byli dopiero na siódmym miejscu. Teraz myślę podobna odległość. Może ten punkt konstrukcyjny, przypomnijmy, skocznia Salpausselka to 116 metrów, teraz 117,5, a więc metr dalej wylądował Gregor Deschwanden w znacznie gorszych warunkach, bowiem ma dodane w tej chwili 5,6 punktu, a miał za pierwszy skok tylko pół punktu. I taka jedna refleksja faktycznie nas tutaj, Staszku, naszła. Tutaj dziękujemy oczywiście internautom, którzy patrzą i to również analizują to, co się dzieje na skoczni, bowiem porównanie skoku Kamila Stocha i Andreasa Wellingera i tutaj Kamil 1,5 km/h wolniejszy na progu, a to jest już spora różnica. Tak, mimo tej nieco mniejszej prędkości Kamil skacze tutaj znakomicie. Ten skok, widzieliśmy, był bardzo dobrze trafiony na progu. Kamil miał z tym problemy, zazwyczaj spóźnia te swoje skoki. Tutaj jak na razie trafia na próg skoczni znakomicie. Oczywiście Szwajcarzy z dużą przewagą przed ekipą rosyjską, a teraz Yukia Sato otwiera drugą serię dla ekipy japońskiej. Japończycy na półmetku rywalizacji na miejscu czwartym. No i teraz drugi dobry skok Yuki Sato. Nie oglądaliśmy go na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Dołączył do ekipy teraz na drugą część sezonu. 124 metry.
No i Yuki Asato pokazuje się z dobrej strony. Wczoraj 22 w kwalifikacjach. Na dzisiaj po jego skoku po pierwszej grupie, w pierwszej serii, Japończycy byli na wysokim czwartym miejscu. Zresztą są na czwartym miejscu po pierwszej serii. Trzymali to miejsce do końca. Tak, ze stratą 36,8 punktu do Niemców. No ale ta ich różnica to jest 13 punktów tylko do Austriaków, 27,9 punktu do nas. Bardzo dobre, równe skoki Yuki Sato. Oczywiście Japończycy obejmują prowadzenie. Andrzej Laniszek, Słoweńcy dopiero na szóstym miejscu i to jest dość spore rozczarowanie, jeżeli chodzi o Słoweńców i konkursy drużynowe w tym sezonie. Szóste miejsce w Zakopanem, czwarte w Titize, piąte w Rudze, szóste w Wiśle na dzień dobry, piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, zdecydowanie poniżej oczekiwań. Myślę, że zarówno zawodników, trenera, jak i kibiców słoweńskich skoków. Rzeczywiście udało im się bardzo dobrze wystartować na Mistrzostwach Świata w lotach. Mówiliśmy o tym, państwo doskonale wiedzą, to wicemistrzowie świata drużynowi w lotach. Andrzej Laniszek, 121,5 metra w pierwszej serii. Zobaczmy teraz na skok w serii finałowej. Poza punkt konstrukcyjny. Ale chyba nieco krócej niż w tej pierwszej próbie. To zawodnik, który zajął drugie miejsce w klasyfikacji letniego Grand Prix w poprzednim sezonie, poprzedniego lata, tuż za naszym Dawidem Kubackim. Będzie miał dodane 5,2 punktu. Troszeczkę mocniej wieje w tej chwili wiatr. Cały czas te warunki są niekorzystne. Z tyłu skoczni 5,2 punktu, mówiłem o tym. Słowenia w tej chwili na drugim miejscu, Japończycy na miejscu pierwszym, no ale mówiliśmy, że te straty punktowe Słoweńców, Szwajcarów, Rosjan, to już są straty ogromne. I Austriacy, popatrzmy na Stefana Krafta, 126,5 metra podczas pierwszego swojego skoku. Na trzecim miejscu po pierwszej grupie byli Austriacy. Możemy spodziewać się równie dobrej odległości, porównywalne warunki, jakie miał Stefan Kraft w pierwszej serii. Wysoko nad zeskokiem i to jest znakomita próba. Brawo dla Stefana Krafta. Myślę, że sporo punktów wniósł tutaj do tej rywalizacji. 131 metrów. Czy ktoś skoczył dalej? Nie, to jest chyba najdłuższy skok na razie dzisiejszego konkursu. Karl Geiger miał 130. To był najdłuższy skok pierwszej serii, też z dziewiątej platformy startowej. Karla Geigera zobaczymy niedługo. Wcześniej jeszcze Maciej Kot. No a Stefan Kraft chyba przypomniał sobie te znakomite chwile sprzed roku, kiedy sięgał tutaj właśnie po Mistrzostwo Świata na tym obiekcie. 131 metrów, najdłuższy skok. No i będziemy teraz obserwować, jaka będzie odpowiedź Macieja Kota, bo to przecież rywalizujemy tutaj z Austriakami o czołowe miejsce w tym konkursie. Austriacy tracili do nas po pierwszej serii 14,6 punktu. Maciek, no trzeba się wspiąć na wyżyny, trzeba zakasać rękawy i wykonać kawał dobrej pracy. Jest już zielone światło dla Zakopiańczyka. 124,5 metra potrzebuje skoczyć, aby wyprzedzić Krafta. No ale chcielibyśmy, aby skoczył dalej. I ładny skok Maćka, no poza tą zieloną linią ląduje, a zatem chyba zadanie wykonane. Choć oczywiście nie był to tak daleki skok jak w wykonaniu Krafta. Trochę tutaj ta różnica nasza, jaką ta przewaga nad Austrią, jaką mieliśmy, stopnieje. Ale myślę, że Maciej Kot wykonał dzisiaj dobrze swoją pracę i dołoży tyle, ile można było od niego oczekiwać do dorobku drużyny. No, bardzo dobre skoki Maćka. 129 metrów w pierwszej serii, teraz 126,5 metra. Będzie miał dodane dwa punkty po 18,5 od wszystkich sędziów. A więc i tu Grzesiu Sobczyk i Stefan Horngacher zadowoleni. Zresztą sam Maciek też jest zadowolony. Jesteśmy o 5,2 punktu przed Austrią w tej chwili. A więc sporo odrobili Austriacy, no ale 131 metrów Stefana Krafta na wszystkich zrobiło wrażenie. Czy Karl Geiger będzie w stanie powtórzyć identyczny skok, jaki oglądaliśmy w pierwszej serii? Wtedy wylądował na 130 metrze. 121 metrów, by wyprzedzić biało-czerwonych. I Karl Geiger już w powietrzu, wysoko, nad zeskokiem. I to jest również dobra próba Karla Geigera. Nie tak daleko jak w pierwszej serii, poniżej 130 metrów, 127,5. Dodatkowo 4,2 punktu za wiatr. Dziewiąta platforma startowa. No, dwa bardzo dobre dzisiaj skoki 25-latka z Oberstdorfu. Piąty wczoraj w kkwalifikacjach, mówiliśmy o tym, 128 metrów, a więc ja myślę, że tutaj zgłasza swój akces Karl Geiger do walki w jutrzejszym konkursie indywidualnym, na który już teraz państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Na pierwszym miejscu o ile? O 12,4 punktu w tej chwili Niemcy przed Polską, aby mieliśmy straty 8,9. No i Norwegowie, którzy przypomnijmy na półmetku dopiero na miejscu piątym, 47,9 punktu straty do prowadzących Niemców. Andreas Stiernen. O, ładny skok Stiernena.
No i on tutaj z Norwegów dzisiaj prezentuje się najlepiej. 125,5 metra, teraz 130,5. A zatem druga odległość tego konkursu. Ale pięknie, ta pierwsza grupa. No więc jest ta strategia taka, jak w przypadku Austriaków tutaj, kiedy Heinz Kutin na tę pierwszą grupę wystawia najmocniejszego swojego skoczka, więc Stefana Krafta, by wybudował już pewną przewagę, by tych punktów było sporo, no a później reszta Schlierenzauer, Aigner czy Heibeck mają bronić. Tutaj także Stjørnen w tej chwili zaatakował. Przecież to był najlepszy Norweg w kwalifikacjach, jeżeli chodzi o tę czwórkę, którą wystawił Aleksander Stöckl. I na czwartym miejscu w tej chwili Norwegowie, a więc wyprzedzili Japończyków. Norwegowie 42,2 punktu za Niemcami. Za moment zobaczą Państwo klasyfikację po pierwszej grupie serii finałowej. Niemcy, Polska, Austria i Norwegia. Taka jest pierwsza czwórka, to żadne zaskoczenie, no ale te różnice punktowe i pomiędzy nami a Austrią zrobiło się już stosunkowo ciasno, bowiem niecałe, a dokładnie 5,2 punktu. Tyle mamy przewagi nad Austrią. W drugiej grupie Austriaków reprezentował będzie Gregor Schlierenzauer. U nas skakał będzie Stefan Hula. Niemcy mają Markusa Eisenbichlera. No i zobaczymy w pierwszej serii z tej grupy. Najlepiej zaprezentował się Eisenbichler, skacząc 125 metrów. Stefan Hula miał 118,5, Schlierenzauer 120,5. Skakali zawodnicy w pierwszej serii w tej grupie z ósmej platformy startowej. Zobaczymy, czy teraz również będzie obniżenie rozbiegu, czy też pozostała dziewiąta belka. Dziewiąta. Nie mamy żadnej nadal, informacji. Tak, nadal dziewiąta. Tak. To dobrze. Będziemy oglądać dłuższe skoki. Warunki dzisiaj stabilne. Można tutaj bezpiecznie i daleko na Salpausselce lądować. No, co pokazali między innymi Kraft i Geiger i Stjørnen. Denis Korniłow. On rozpoczyna drugą grupę. Patrząc na skok Denisa Korniłowa, Stefan Hula stoczy pojedynek z Gregorem Schlierenzauerem. Markus Eisenbichler będzie skakał w barwach Niemców i Daniel Andre Tande, Norweg. 101 metrów tylko Daniela Andre Tandego, przypomnijmy, podczas tej pierwszej serii. To ogromne rozczarowanie. Tymczasem 117 metrów Denisa Korniłowa, 3 metry dalej niż podczas pierwszego swojego skoku. Niemcy, Rosjanie, przepraszam, na razie na ostatnim, ósmym miejscu tej grupy finałowej. No, na pewno Daniel Andre Tande będzie chciał się zrehabilitować za ten nieudany pierwszy skok, odbudować też trochę psychicznie przed jutrzejszym konkursem indywidualnym. Przypomnijmy, że podczas igrzysk gdzieś tam zagubił się Anders Fannemel, taki mocny punkt drużyny norweskiej. On tutaj nawet indywidualnie się nie zakwalifikował do jutrzejszych zawodów poza 50 wczoraj w kwalifikacjach. No i teraz ten 17-letni junior ze Szwajcarii, Sandro Hauswirth. Trochę pasywnie skacze, jeszcze musi popracować nad techniką, też problemy przy lądowaniu. No ale szukają Szwajcarzy, szukają tego trzeciego, czwartego do drużyny. Ten Kilian Payer teraz jest takim pewnym trzecim punktem. No a tego czwartego ciągle Szwajcarzy szukają. Nie pojechali na igrzyska, tylko dwójka, Deschwanden i Amann nie startowali w drużynie. 114,5 teraz w tym drugim skoku uzyskuje Sandro Hauswirth. Sytuacja Szwajcarów w tych zawodach, tak, można powiedzieć, jest taka dość stabilna, bo oni z dużą przewagą nad Rosjanami i z dużą stratą do Słoweńców, więc mogą spokojnie tutaj śledzić przebieg tej rywalizacji. Tak, będą skakać równo, pozostaną na siódmym miejscu. W tej chwili są o 10,2 punktów za Niemcami, tylko jeszcze Niemiec nie skakał w tej grupie. A tymczasem popatrzmy na skok reprezentantów Japonii, a konkretnie Takeuchiego, 118,5 metra. Japończyka podczas pierwszej serii, wtedy tę drugą grupę Japończycy zakończyli na czwartym miejscu, teraz zostali wyprzedzeni przez Norwegów, a więc trzeba zacząć odrabiać. Taku Takeuchi, dobry skok Japończyka, mówiłem doświadczony skoczek, 31-letni, 121 metrów. Będzie miał dodanych tylko 1,8 punktu, a więc ten wiatr 18 setnych metra na sekundę to praktycznie tyle co nic, a więc teoretycznie, bo my tutaj teoretyzujemy, patrząc na te uśrednione wskaźniki, nie przeszkadzał zawodnikowi w locie, no to od sędziów po 17,5 punktu. I Taku Takeuchi oczywiście w tym momencie wyprowadza latających samurajów na pierwsze miejsce. Ale widzimy na żółto podświetlone te ekipy, u których skakał już komplet, czyli w tym momencie sześciu zawodników, a teraz szósty skok w wykonaniu Słoweńców. Czeka już na zielone światło Neiji Desman, zawodnik, który w tym sezonie startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, gdzie jest drugi w punktacji generalnej tego cyklu, tego zaplecza Pucharu Świata. Neiji Desman, także niezły skok, wylądowany poza punktem K. Słoweńcy, tak jak mówiliśmy, tutaj bez Petera Prewca.
Dzisiaj w drużynie także bez Domena, którego zobaczymy jutro w zawodach indywidualnych. 118,5 to odległość w tej drugiej próbie, jaką uzyskuje Nate Desmond. No ale też ciekawostka taka, że nasi południowi sąsiedzi, czyli Czesi, nie wystawili tutaj drużyny, więc nie ma reprezentacji Czech. Tak, pierwszy raz w tym sezonie tak, Czesi nie startują w konkursie drużynowym. No ale wiemy, w jakim kryzysie znajdują się obecnie aktualnie czeskie skoki, a więc no, z tym muszą się uporać Czesi. Tymczasem Nate Desmond, Słowenia na razie na drugim miejscu. A za moment bardzo ważny skok w kontekście tej rywalizacji w czołówce. Gregor Schlierenzauer, 120,5 metra dzisiaj podczas tej pierwszej serii. To, o czym mówiłem, bardzo zniwelowali Austriacy tę stratę. Zredukowali ją, do jaką mieli do biało-czerwonych po pierwszej serii. 131 metrów Stefana Krafta. Teraz Gregor Schlierenzauer także wysoko nad ze skokiem. I to będzie trudne zadanie przed Stefanem Hulą. Zadowolony jest Schlierenzauer, bowiem był to dobry skok. Dodatkowo 3,8 punktu, 124,5 metra. A więc 4 metry dalej niż podczas pierwszej serii. Noty od sędziów 3 razy po 18, 4 razy 18,5 punktu, 1,18 i za moment Stefan Hula. No to nasza przewaga nad Austrią nie była wielka po pierwszej grupie zawodników. Zaraz zobaczymy, ile Stefan Hula będzie musiał skoczyć. Austriacy oczywiście w tej chwili prowadzą. A kiedy na belce startowej zasiądzie Stefan Hula, oto i on, 123 metry. No trzeba będzie powalczyć o tę odległość. 118,5, tyle skoczył Stefan podczas swojego pierwszego skoku. No i dodajmy, był to jego najlepszy skok tutaj w Lahti spośród tych 5 prób, jakie oddał wczoraj i dzisiaj na Salpausselce. Warunki niezbyt korzystne. Tak, ponad jest pół już metra jednak na zielone światło, jest sygnał od Stefana Horngachera. No i trzymajmy kciuki za Stefana Hulę. Bardzo ważny skok dla tego konkursu drużynowego. Walczy Stefan o odległość, no i niezły skok. Stanął na wysokości zadania ten doświadczony 31-letni skoczek ze Szczyrku. Nie zawiódł, oddał dwa dobre skoki w tym konkursie. Na więcej go dzisiaj nie było stać, ale proszę, 122 metry, a zatem poprawia się tutaj ze skoku na skok i w tym najważniejszym momencie oddaje swoją no, najlepszą próbę tutaj w Lahti. Tak, 122 metry Stefana Huli, dodanych 2,9 punktu, noty 18-punktowe. Dalej skoczył Schlierenzauer, miał wyższe noty od sędziów. No i poczekajmy i zobaczmy, bowiem na którym miejscu, na drugim w tej chwili jesteśmy o 1,7 punktu za Austrią. A więc pojedynek Dawid Kubacki, Klemens Aigner, a potem Kamil Stoch i Michael Heibeck. No tutaj dwa najmocniejsze nasze pociski tak, mamy tutaj przygotowane. Powinniśmy to spokojnie odrobić. Tak, ale jeszcze pozostał Markus Eisenbichler. Niemcy prowadzą. 125 metrów podczas pierwszego skoku. Także możemy spodziewać się dobrej odległości. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknie. Oj. I czy... Jak to ocenią sędziowie? No, wybronił się, chyba nie było podpórki. No właśnie, czy było dotknięcie, czy też nie. Z tej kamery trudno ocenić. 130 metrów Eisenbichlera. Patrzę na noty 15,5 po 15,5 punktu. Aha, w ten sposób ocenili sędziowie. Dodatkowo 3,3 za wiatr. Ale sporo tych punktów straci Eisenbichler właśnie na notach od sędziów. No tak, za to lądowanie. Tutaj sędziowie odjęli sporo, ale i tak szczęśliwie wybronił się przed upadkiem, bo wtedy te straty byłyby jeszcze większe. Spójrzmy raz jeszcze, jakie tu problemy miał. No, no dotknął. Było podparcie, tak, było podparcie prawą ręką. Dotknął. Oczywiście tu nie ma mowy o jakiejś analizie VAR, jak to jest w piłce nożnej. Sędzia musi ocenić z dość dużej odległości z tej wieżyczki sędziowskiej skok zawodnika. Ale odległością sporo punktów oczywiście nadrobił i w tej chwili Niemcy 18 punktów przed Austrią, 19,7 punktów przed Polską. No i Daniel Andretande. Tylko 101 metrów widzimy w pierwszym skoku Norwega. Mistrz świata w lotach. No i teraz okazja do rehabilitacji. Jest sygnał od Magnusa Breviga i Daniel Andretande już w powietrzu. No znacznie lepiej. No i teraz pokazuje, że tamten pierwszy skok to był tylko wypadek przy pracy. 125 metrów. To jest oczywiście zbyt krótko, zbyt mało, by dogonić gdzieś biało-czerwonych, bowiem ta strata Norwegów była ogromna. 101 metrów Daniela Andretandego po pierwszym skoku. Teraz 125 metrów, 24 metry dalej. 3 metry dalej od Stefana Huli. Będzie miał no dodanych tak, 4,4 punktu za wiatr. I na czwartym miejscu w tej chwili Norwegowie. No ale strata do biało-czerwonych naprawdę ogromna. To jest
21 punktów, mniej więcej w tej chwili oczywiście tak szacując, a więc za moment zobaczą Państwo Niemcy na prowadzeniu o 18 punktów przed Austrią, Polacy o 19,7 punktów za Niemcami, o 1,7 za Austriakami. Na czwartym miejscu Norwegia, dalej Japonia, Słowenia, Szwajcaria i Rosja. A za moment trzecia grupa serii finałowej, tutaj oglądamy skok Markusa Eisenbichlera, 130 metrów, najdłuższy skok tej drugiej grupy. No i wielkie emocje przed nami. Stefan Hula wprawdzie stracił drugie miejsce na rzecz Austrii. Tutaj rywalizował ze Schlierenzauerem, ale ta strata jest naprawdę niewielka. A przed nami dwa najmocniejsze ogniwa w ekipie biało-czerwonych, czyli Dawid Kubacki w grupie trzeciej, no i Kamil Stok, który kończył będzie rywalizację w tych zawodach. Tu na razie cieszący się Karl Geiger, zaraz tam dołączy do niego Markus Eisenbichler. Niemcy z dużą, dosyć bezpieczną przewagą nad Austrią i Polską. No ale my tutaj powinniśmy z Austriakami powalczyć o drugie miejsce w tym konkursie. Kamil Zagner kontra Dawid Kubacki, taka będzie para, a zaczyna Nazarow. Trzeci skoczek rosyjski w tym konkursie. Zdecydowanie przed punktem K wylądował Rosjanin. W drużynie rosyjskiej najlepiej prezentują się Korniłow i Klimow, tylko 102 metry. I Nazarowa, którego zobaczymy raz jeszcze jutro w konkursie indywidualnym. Ten konkurs, przypomnijmy, rozpocznie się o godzinie 15:30. Nasze studio w programie pierwszym Telewizji Polskiej pół godziny wcześniej. No i tam bardzo ciekawa rywalizacja. Kamil Stok, przypomnijmy, liderem w punktacji generalnej Pucharu Świata z niewielką przewagą nad Richardem Freitagiem. Jeszcze 7 konkursów indywidualnych pozostało do zakończenia tego sezonu. A na 7 miejscu, skoro o 7 wspomniałeś, w dzisiejszym konkursie Rony Hornschuh, trener reprezentacji Szwajcarii, daje sygnał i Kilian Bayer rusza w tej chwili po rozbiegu. 113 metrów w pierwszym swoim skoku, teraz 128,5, by wyprzedzić Niemców. Oczywiście znacznie bliżej wylądował w tej chwili Kilian Bayer. I pozostaną na tym swoim 7 miejscu Szwajcarzy. I ostatnie miejsca faktycznie możemy chyba już powiedzieć. Rosjanie na miejscu 8 będą, na 7 miejscu pozostaną po dzisiejszym konkursie Szwajcarzy. No a ciasno z przodu i tutaj wszystko będzie się gotowało. Tutaj jeszcze sprawa pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca jest jak najbardziej otwarta. Widzę, Sebastianie, że obniżono platformę startową, że z 8 ruszają skoczkowie w tej trzeciej grupie w drugiej serii. A zatem i te odległości należy się spodziewać będą teraz nieco krótsze. Szwajcarzy oczywiście wyprzedzają zdecydowanie Rosjan, ale jak widzimy przegrywają z ekipami Niemiec, Austrii i Polski, które mają zaliczony o jeden skok mniej. No i teraz trzeci z Japończyków, Junshiro Kobayashi. Bardzo ładny skok, wydaje się, że Junshiro wraca już do tej swojej wysokiej formy z pierwszej części sezonu, kiedy wygrywał m.in. pucharowe zawody w Wiśle. Teraz 122,5 metra w niezłym stylu. To więc metr dalej niż podczas pierwszego swojego skoku. Japończycy no, po tych dwóch grupach, na piątym miejscu Japończycy zostali wyprzedzeni przez Norwegów. 125 metrów Daniela Andretantego pozwoliło wcześniej Andreas Stiernen 130,5. To spowodowało, że Norwegowie wyprzedzili Japończyków. Dzisiaj dwa w miarę równe skoki, no chociaż tutaj wewnątrz japońskiej rywalizacji dalej skakał Yuki Asato w grupie pierwszej. Tak, i Tilen Bartol za moment. Słoweńcy miejsce 6. Po skoku Nejcza Desmana 118,5 metra. Tilen Bartol 113 metrów w pierwszej serii, cały czas w miarę równe warunki. Zawodnicy mają dodawane około 3-4 punktów. To dobrze, bo tutaj decydują więc nie warunki, a umiejętności, a forma przygotowana przez zawodników. 113 metrów Tilena Bartola, teraz dalej o 4,5 metra, a w zasadzie 5,5 metra, 118,5 Słoweńca, ale skromniutka rekompensata za wiatr, zaledwie 1,8 punktu. Ale ten 20-latek ze Słowenii jest jednym z objawień tegorocznego sezonu. Dobrze spisał się na igrzyskach 16 i 17 lokaty w konkursach indywidualnych. Na pewno jedna z nadziei na dobrą przyszłość słoweńskich skoków. Tu na razie Słoweńcy za Japończykami i zapewne zostaną na tej swojej 6 lokacie na koniec rywalizacji drużynowej. A teraz rozpoczynamy już walkę o podium w drużynie austriackiej. Clemens Aigner. Wydaje się, że to najsłabsze ogniwo w ekipie Heinza Kutina, no ale popatrzmy na jego drugi skok. No, ładnie poradził sobie Aigner.
ale myślę, że sprawa 40 metra na sekundę w plecy. Niekorzystny wiatr, 113 metrów. No i czekamy na mocną odpowiedź Dawida Kubackiego. 118 metrów Klemensa Egnera w pierwszym skoku. Teraz 113 metrów, dodanych 4,5 punktu. A pamiętamy, Dawid Kubacki, 119 metrów, ale w najgorszych warunkach. On miał dodanych ponad 7 punktów, o ile się nie mylę, za wiatr naprawdę bardzo mocno wiejący z tyłu skoczni. Ten, który natychmiast ściąga zawodnika na zeskok. Widzieliśmy minę Heinza Kutina, liczył zapewne na więcej. No tak, bowiem 113 metrów, przypomnijmy, tylko 1,7 punktu. O tyle wyprzedzili nas Austriacy po drugiej grupie, wskakując na trzecie miejsce. I teraz Dawid Kubacki do tego, by pokonać 114 metrów. On oczywiście jest w stanie to osiągnąć. W tej chwili te warunki, tylko 0,2 metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni. Dużo lepsze. Jakżeż wysoko teraz Dawid. Pięknie, brawo, znakomicie. I będziemy znowu na drugim miejscu. Wielkie brawa dla Dawida Kubackiego. To jest świetny skok naszego reprezentanta. Bardzo wysoko powinien być oceniony, bowiem stylowo tutaj wszystko zagrało idealnie. Ósma platforma startowa. Mimo tego gdzieś tam zbliżył się. 125,5 metra. Tak, chciałem powiedzieć do rozmiaru skoczni, no tam zabrakło 4,5, ale 125,5 to zdecydowanie najdłuższy skok w tej grupie zawodników. I noty od sędziów po 19 od wszystkich, dodatkowo 4,2 punktu za wiatr i w tej chwili nasza przewaga nad Austrią. Traciliśmy do Austriaków 1,7 punktu, a w tej chwili wyprzedzamy Austrię. Za moment, kiedy nam się to wszystko wyświetli, państwu powiemy. Tak, 25,5 punktu przewaga Polaków nad Austrią po skoku Dawida Kubackiego, a zatem wróciliśmy na to drugie miejsce. A może będzie jeszcze lepiej? Zobaczmy, jak skoczy Richard Freitag, który jest trzecim w ekipie niemieckiej. No, musi skoczyć 115 metrów. Minimum. O, ładnie leci Freitag, spokojny lot. No i daleko, to był dobry skok. No, pewnie zmierzają Niemcy po zwycięstwo w dzisiejszym konkursie drużynowym. Równa forma u podopiecznych Wernera Schustera, 125,5 metra, a więc identyczna odległość jak Dawid Kubacki u Richarda Freitaga. Blisko 0,4 metra na sekundę w plecy. Bardzo ładny skok stylowo w wykonaniu wicelidera Pucharu Świata. No także wysoko oceniony. Zatem Niemcy tutaj utrzymają tę różnicę, jaką mieli nad Polakami w połowie tej drugiej serii. Tak, 19,4 punktu. Taką przewagę mają Niemcy w tej chwili nad biało-czerwonymi. Jeszcze jedna grupa, ta ostatnia pozostanie, ale zanim to Johan Andre Forfang. Norwegowie no, gonią, ale chyba zbyt późno zerwali się do tej pogoni za dobrym miejscem w dzisiejszym konkursie drużynowym. Są na czwartym po dwóch grupach i serii finałowej. Rekordzista tego obiektu, 138 metrów w ubiegłym roku podczas konkursu drużynowego na Mistrzostwach Świata. Wtedy miał silny wiatr pod narty i to wykorzystał. Teraz ten wiatr jest niekorzystny, no i oczywiście nie ma mowy, aby poleciał tak daleko. Ale Forwang skacze dobrze, to był bardzo poprawny skok. 127,5 metra, więc odległość naprawdę najlepsza, jeżeli chodzi o tę trzecią grupę. Dwa metry dalej niż Kubacki i Freitag. Dodanych 2,5 punktu, noty od sędziów, no i Austriacy. I Austriacy no tak, wyprzedzają, Norwegowie wyprzedzają. Mogą, nie. Może się tak zdarzyć, tak. Że wyprzedzą Austriaków. Wyprzedzili Austrię. Norwegowie zatem wracają na podium po tym nieudanym skoku Klemensa Egnera. Ale nie wystawił Manuela Fettnera Kutin, postawił na mniej doświadczonego Egnera, no i teraz znów będzie krytykowany za taką decyzję. 4,5 punktu Norwegowie przed Austrią. Tak wygląda w tej chwili sytuacja. Niemcy o 19,4 punktu za Niemcami Polacy. Dalej na trzecim miejscu Norwegowie. Austria przed ostatnią grupą spada z podium. Austriacy na miejscu czwartym ze stratą 4,5 punktu do Norwegów. Dalej Japonia, Słowenia, Szwajcaria i Rosja. A tutaj raz jeszcze 125,5 metrowy skok Richarda Freitaga. No a za moment seria finałowa, no w zasadzie seria, grupa finałowa. Zawodnicy będą skakać w odwróconej kolejności do zajmowanych miejsc. A zatem te emocje będą tutaj narastać z każdym skokiem. Najpierw muszą ugruntować, utrwalić te swoje pozycje Rosjanie, Szwajcarzy i Słoweńcy. Później Japończycy też, już tutaj ta strata ich jest zbyt duża, aby myśleć o poprawie lokaty. Później będziemy mieli walkę o trzecie miejsce, o to
ostatnie miejsce na podium między Austrią i Norwegią, a konkretnie między Michaelem Heibeckiem i Robertem Johanssonem. No i później walka o miejsca pierwsze i drugie, ale strata Kamila Stocha do Andreasa Wellingera wydaje się już nie do odrobienia. Tak, bardzo ciężko będzie odrobić 19,4 punktu. Musiałby Kamil skoczyć o ponad 10 metrów dalej niż Andreas Wellinger, bowiem przypomnijmy, na tej skoczni 1 metr to 1,8 punktu, a więc 10 metrów to jest 18 punktów, a o 19,4 wyprzedzają nas Niemcy. No i rozpoczynają oczywiście Rosjanie. I Jewgenij Klimow już w powietrzu. Siódma platforma startowa, a zatem jeszcze tutaj jury obniżyło rozbieg dla tej ostatniej grupy. Podobnie było też i w pierwszej serii, nie, w pierwszej skakali chyba z ósmej. Nie, w pierwszej z dziewiątej grupy. Nie, nie, ale ja mówię o tej ostatniej grupie zawodników. Tak, 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 tak. Teraz z siódmej platformy, a zatem te skoki znów będą prawdopodobnie trochę krótsze. Nie będziemy już mieli tych zdecydowanie ponad 130 metry. 114 skacze Jewgenij Klimow, 115 w pierwszym skoku. No i Rosjanie żegnają się z konkursem, zajmą miejsce ósme, no ale dla nich sukcesem było pokonanie Finów i awans do serii finałowej. No i ciekawa była ta walka rosyjsko-fińska. W ostatnim skoku tak naprawdę zapewnili sobie Rosjanie awans do serii finałowej i za to należą im się wielkie brawa, a my czekamy na skok Simona Mana. 12 skoczek wczorajszych kwalifikacji. W pierwszej serii 119,5 metra. Szwajcarzy zakończą dzisiejszą rywalizację na miejscu siódmym. Bowiem na ósmym pozostaną Rosjanie. Simona Mann, myślę, że bez większego problemu powinien skoczyć dalej niż Jewgenij Klimow. No i to jest powyżej, no, oczywiście, tak, punktu konstrukcyjnego. Nie ma co do nawet tego... nie mieliśmy tej zielonej linii na zeskoku, a zatem... No nie, no bo żeby pokonać będący na pierwszym miejscu Niemców, Simona Mann musiałby skoczyć 144,5 metra, w związku z czym ta zielona lina musiałaby być gdzieś mniej więcej w połowie już tego wyjazdu. 122 metry, Szwajcara. Na dole stadion dobiegów. Tradycyjnie już w Lahti odbywają się także zawody Pucharu Świata w innych konkurencjach. Mieliśmy dzisiaj sprinty w biegach. Mieliśmy rywalizację w kombinacji norweskiej, w którym no, po raz pierwszy w historii w sprincie drużynowym wystawiliśmy dwie pary zawodników. Nasza lepsza para, Słowiok Cieślar, na miejscu 10. Teraz Słoweńcy, kończy Jernej Damian. W pierwszej serii Słoweniec wylądował na 121 metrze. Teraz siódma platforma startowa, jest już zielone światło dla doświadczonego skoczka ze Słowenii. Spokojny lot, poprawnie wylądowany. Powinien spokojnie awansować także do finałowej serii w jutrzejszym konkursie indywidualnym. Teraz 120,5 metra, a zatem dwa bardzo porównywalne skoki w dzisiejszym konkursie drużynowym. Ale skakał w nieco gorszych warunkach, mówię o serii finałowej w tej chwili Jernej Damian, niż w tych, które miał podczas pierwszego swojego skoku. Tutaj będzie miał dodane 4,6 punktu za wiatr plus 9,8 punktu za obniżony rozbieg, w związku z czym ta rekompensata, proszę zobaczyć, 14,4 punktu. Oczywiście w tym momencie Słoweńcy są na pierwszym miejscu. Państwo doskonale pewnie wiecie, że zawodnicy skaczą teraz w odwróconej kolejności do zajmowanych miejsc, a więc kończyć będzie Andreas Wellinger. Przed Andreasem Wellingerem będzie skakał Kamil Stoch, a przed Kamilem Stochem Robert Johansson. Mówimy tutaj o tej pierwszej trójce. A tymczasem na belce Ryoyu Kobayashi. 120 metrów podczas pierwszego swojego skoku. Podobne warunki, w jakich musi skakać w tej chwili Ryoyu. Japończycy na miejscu piątym. Po pierwszej serii byli na miejscu czwartym, natomiast potem zostali wyprzedzeni przez Norwegów i tak z wielkie brawa chyba należą się Norwegom, bowiem ta ich wędrówka w klasyfikacji dzisiejszego konkursu jest imponująca. Oni mieli gigantyczną stratę punktową, zaczęli odrabiać i summa summarum wygląda na to, że zakończą dzisiejszy konkurs na podium zawodów Pucharu Świata. A pamiętają Państwo, kiedy po raz ostatni poza podium Norwegowie zakończyli rywalizację drużynową? Doskonale Państwo pamiętacie. Było to w Oslo w marcu ubiegłego roku, kiedy zajęli to wtedy czwarte miejsce. I widzimy tu już niemiecką trójkę, która czeka na skok Andreasa Wellingera, który powinien przypieczętować ich zwycięstwo w tych zawodach. W tym sezonie Niemcy nie wygrywali jeszcze zawodów Pucharu Świata w konkursach drużynowych. Trzy wygrane konkursy przez Norwegów, jeden przez Polaków w Zakopanem. Pamiętne dla nas zawody.
A teraz ostatni z Austriaków, Michael Heibeck, będzie próbował jeszcze powalczyć o podium, o tym dzisiaj brązowy medal z Norwegami. Czy mu się ta sztuka uda? Trochę niespokojny lot, no ale starał się jak najdalej poszybować, jak najwięcej metrów zyskać, aby utrudnić trochę zadanie Robertowi Johanssonowi, który będzie skakał za chwilę jako ostatni z Norwegów. 125 metrów Michaela Heibecka, 2 metry dalej niż w pierwszym skoku, chociaż z obniżonej siódmej platformy startowej. Trochę chyba szkoda, że jury obniżyło tę platformę. Warunki są dość stabilne, nawet ten wiatr z tyłu od czasu do czasu się nasila. Teraz ponad 4,4 metra na sekundę miał Michael Heibeck, a zatem te warunki nie poprawiły się i szkoda. Można było puścić te zawody do końca z ósmej platformy. Austriacy oczywiście obejmują prowadzenie, no ale będą teraz czekać, jak daleko poszybuje Robert Johansson. No ja myślę, że tutaj w przypadku słynnego wąsacza, mistrza Norwegii, o czym wspominaliśmy, Roberta Johanssona, można spodziewać się dalekiego skoku, ale proszę zwrócić uwagę, żeby pokonać Austriaków, musi skoczyć 124 metry. W pierwszej serii 125,5. Wczoraj podczas kwalifikacji 124, a więc to wcale nie jest takie proste zadanie. Robert Johansson już w powietrzu. Teraz będzie walczył, on widzi tę zieloną linię, Robert Johansson, i ląduje, i tym samym Norwegowie pokonują Austriaków i lądują na podium. To jest taki śmiech przez łzy, wielkie brawa oczywiście dla Norwegów, ale markotna mina i kwaśna mina Austriaków, bowiem bardzo liczyli na to dzisiejsze podium i tak naprawdę w ostatniej chwili z niego spadł. Tak, jeden słabszy skok Clemensa Egnera zdecydował o tym, że dzisiaj Austriaków na podium nie będzie, natomiast Norwegom ten jeden słabszy skok, zdecydowanie słabszy Daniela Andretantego w pierwszej serii, zaledwie 101 metrów tego miejsca na podium nie pozbawił. Ale co mówimy o słabszych skokach. Słabszy skok Daniela Andretantego 101 metrów tylko, a słabszy skok Clemensa Egnera to było 113 metrów. To jednak pokazuje, jak silni są Norwegowie. Oni będą już na podium, na co najmniej trzecim miejscu. Wyprzedzają Austriaków o 8,1 punktu, no ale my teraz czekamy już na skok Kamila Stocha, ostatniego z biało-czerwonych. Obserwują też z niepokojem ten skok Niemcy. Jest już zielone światło. Kamil Stoch na rozbiegu. 127,5 metra w pierwszym skoku. Zobaczmy, jak będzie teraz. Nieźle na progu, nabrał wysokości, walczy o odległości, daleko, brawo Kamil, piękny skok, chyba ponad 130-metrowy, jest zadowolony. Zadowolony Kamil, 131 metrów, odległość uzyskana przez Kamila Stocha, ależ odpalił, kiedy patrzyło się na te jego skoki wczoraj, treningowe, kiedy wygrał dwie serie treningowe, kwalifikacje, które połknął dosłownie, deklasując rywali. Proszę zobaczyć, jakie wyjście z progu, jakie atomowe odbicie ma Kamil Stoch. Poprawił to, co powiedział w rozmowie z Michałem Regulskim, że nawet udało mu się za wcześnie odbić, co było niespotykane, bo do tej pory zawsze te skoki były troszeczkę spóźnione. Teraz 131 metrów, 19,5 od czterech sędziów, a więc niemal noty marzeń dla Kamila Stocha. Dodatkowo 3 punkty i na pierwszym miejscu o 30,6 punktu przed Norwegią. I teraz będziemy czekać, bowiem Kamil bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę Andreasowi Wellingerowi. Czy podoła temu wyzwaniu rzuconemu przez biało-czerwonych Andreas Wellinger? Jaka odległość? 123 metry. Musi minimum tyle skoczyć Niemiec, by wyprzedzić Polaków. A zatem musi się sprężyć, 122 metry, 123, jest już zielone światło dla Niemca. Popatrzmy na skok drugiego z mistrzów olimpijskich, z Pjongczang. Pamiętamy tę rywalizację na igrzyskach mistrzów olimpijskich. Andreas Wellinger i pieczętuje jednak zwycięstwo Niemców. Biało-czerwoni na drugim stopniu podium. Jest to pierwsze w tym sezonie zwycięstwo Niemców w rywalizacji drużynowej. Do tej pory dwukrotnie drugie miejsce w Zakopanem i w Rudze. Trzecie miejsce zajmowali w Titize Neustadt, na czwartym byli w Wiśle, a teraz triumfują. Werner Schuster, obok niego Stefan Horngacher, Polacy na miejscu dzisiaj drugim, a więc wielkie brawa dla podopiecznych Stefana Horngachera, dla Maćka Kota. Kapitalne dwa skoki, 129, 126,5. Stefan Hula, 118,5 i 122 metry. Pamiętamy tę walkę, 130 metrów wtedy Eisenbichlera. Oj, tam się działo, ale wytrzymał to psychicznie Stefan Hula. Dawid Kubacki, 119 i 125,5 metra. No i teraz Kamil Stoch, 127 i 131 metrów. Jesteśmy na drugim miejscu, przegraliśmy z Niemcami do 11,3 punktu. I w zasadzie, jeżeli popatrzymy na klasyfikację, to te dwie nacje, a więc Niemcy i Polska, tutaj toczyły bój, bo więc później 41,9 punktu straty Norwegów do Niemców i około 30 punktów straty Norwegów do biało-czerwonych. No, ciekawy bardzo był ten konkurs. Pamiętamy, po drugiej grupie na moment spadliśmy na trzecie miejsce.
Wyprzedzili nas Austriacy, którzy ostatecznie wylądowali poza podium po słabszym skoku Aignera. Polacy dzisiaj na pewnym drugim miejscu. Ten ostatni skok Andreasa Wellingera 4 metry krótszy od skoku Kamila Stocha, ale wystarczył Niemcom, bo mieli większą przewagę po skokach trzech grup zawodników do obrony tego pierwszego miejsca. Wielkie, wielkie brawa. Niemcy, Polska, Norwegia, Austria tuż za podium. A więc w dalszym ciągu gdzieś tam ten spory niedosyt postawił na Clemensa Aignera trener Heinz Kutin. No nie wyszło. Czwarte miejsce. Bardzo liczyli na to podium Austriacy. A na podium biało-czerwoni to jest trzecie, drugie miejsce w tym sezonie, które wywalczyliśmy. Jak pamiętamy, Wisła ex aequo drugie miejsce z Austriakami. Potem na drugim miejscu byliśmy w Titize Neustadt. Wygraliśmy wtedy ten historyczny konkurs w Zakopanem. Pierwszy drużynowy triumf Polaków na polskiej ziemi. I teraz w piątym w tym sezonie konkursie drużynowym w Lahti zajmujemy miejsce drugie. Wielkie, wielkie brawa dla naszych skoczków. Będziemy czekać oczywiście w tym momencie na dekorację. Tak patrząc historycznie i statystycznie, to jest 19 podium w zawodach drużynowych reprezentacji Polski. 8 raz na miejscu drugim. Trzykrotnie wygrywaliśmy Zakopane, Klingenthal i Willingen. To oczywiście zwycięstwa nasze z ubiegłego sezonu, Zakopane w tym sezonie. Natomiast 8 razy to jest 8 drugie miejsce i 8 razy byliśmy na miejscu trzecim. No to dodajmy jeszcze, Sebastian, że jeśli chodzi o zawody Pucharu Świata w konkursach drużynowych w Lahti, to najwyższa lokata biało-czerwonych. Trzykrotnie byliśmy tutaj na miejscu trzecim w 2011, 12 i 13 roku. Ostatnie pucharowe zawody dwa lata temu skończyliśmy na miejscu czwartym. Dziękuję bardzo za gratulacje. To naprawdę coś wspaniałego móc świętować takie zwycięstwo. Udaliśmy wspaniałe skoki. Udało się, wygraliśmy. Weekend był znakomity. Mieliśmy troszeczkę przerwy, mogliśmy odpocząć. Teraz są nowe rzeczy, nowe wyzwania. I no pięknie te nowe wyzwania się zaczynają. Tak. Zwycięstwo w konkursie drużynowym Niemców, pierwsze w tym sezonie. No i zobacz, Sebastian, Niemcy, podobnie jak Polacy, mieli ten poprzedni weekend wolny. I dobrze to wpłynęło na ich dyspozycję. Norwegowie rywalizowali w tym czasie o mistrzostwo kraju, no i troszkę to się odbiło negatywnie na ich formie. Chyba troszkę przesadzili, jednak ten pomysł, aby po igrzyskach troszkę odpuścić, dać odpocząć zawodnikom, okazał się lepszy. Ja się tak zastanawiam, możemy oczywiście dywagować, gdybać w tej chwili, co by było gdyby. W tej chwili ta kontrola po, jest to nowość, z którą możemy zajrzeć. Kamil Stoch, tutaj sprawia Andreas Wellinger. I także mieliśmy ten pojedynek mistrzów olimpijskich. Pięknie to dodaje takiej pikanterii troszeczkę ta rywalizacja. Sepp Gracer na naszych ekranach, a więc ten pan z FIS-u, z Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, odpowiedzialny za kontrolę sprzętową. A wracając do tej sytuacji Norwegów, ja mówię, czy zniżka, zadyszka jakaś norweska, czy też nie, to 101 metrów Daniela Andretandego. Myślę, że to był wypadek przy pracy. Co by było, gdyby skoczył 20 metrów dalej? Byłoby 121 metrów. No, historia jest taka, że Norwegowie na trzecim miejscu, Polacy na drugim, Niemcy na pierwszym. A my posłuchajmy, bowiem Michał Regulski na miejscu oczywiście rozmawia, może nie z Kamilem Stochem, bo on tutaj był badany, ale z pozostałymi naszymi reprezentantami. Kolejny sukces naszej drużyny po trzecim miejscu i brązowym medalu Igrzysk Olimpijskich jest drugie miejsce w Lahti. Maciek, ty zaczynałeś, to od ciebie zacznę. Już się chyba przyzwyczaiłeś do tej roli zawodnika, który otwiera naszą sztafetę. Tak, przyzwyczaiłem się, ale nie ukrywam, że jest to fajna rola, żeby zaczynać konkurs, bo jest to możliwość, żeby dać sygnał do ataku i rozpocząć mocnym uderzeniem, jak to zawsze z Piotrkiem Żyłą mówimy. Stefan, ty dzisiaj na pozycji drugiej, tak jak to było podczas igrzysk w Pjongczangu. Wczoraj mówiłeś, że się nie zaprzyjaźniłeś do końca z tą skocznią. Co dzisiaj powiesz po swoich skokach? A że nasza przyjaźń pomału rozkwita. Były lepsze, ale to nie są jeszcze tutaj na tej skoczni akurat dobre skoki. No, jest ciut lepiej. Ważne, że jako drużyna spisaliśmy się bardzo dobrze, to jest super. Maciek dobrze zaatakował, Dawid dobrze później bronił, Kamil dobił, także jest okej. Okay. Nie wiem, czy wiesz, że przed twoim finałowym skokiem była taka sytuacja, że Austriacy nas na chwilkę wyprzedzili. Ten twój skok finałowy to był taki jeden z najlepszych tutaj, jaki oddałeś?
Nie wiem, czy jeden z najlepszych, ale na pewno był dobry, bo też to czułem. Tą sytuację no, znałem, bo widziałem skok Stefana z góry jeszcze. No ale tak naprawdę no, to nic nie zmieniało. Trzeba było iść i skoczyć swoje, walczyć do samego końca i walczyliśmy. Maciek, ten twój dzisiejszy występ, bo no, nie byłeś zadowolony z tych swoich indywidualnych startów. Gdyby zliczyć te dwa skoki, to chyba by się złożył jeden z twoich najlepszych w tym sezonie konkursu. No szczerze mówiąc, nie wiem, jakie miejsce by mi to dało, ale pod względem odczuć i takiej satysfakcji ze skoku był to jeden z lepszych konkursów w tym roku. Skoki były dobre i dalekie, co nie zawsze wchodzi w parze, także cieszę się, że tą pracę, którą od wczoraj wykonałem, było widać dziś na skoczni, dała dobry efekt. Cieszę się też z tendencji zwyżkowej, było trzecie miejsce, dzisiaj jest drugie, także następną drużynówkę wygrywamy. Tak jak wychodzi z moich obliczeń. Tak, czyli w Oslo na królewskiej skoczni. Stefan, za ery Stefana Horngachera to jest 14 konkurs drużynowy i wy jesteście po raz 13 na podium. Powiedz mi, co jest największą siłą, twoim zdaniem, waszym zdaniem, naszego zespołu? Że jesteśmy fajną, zgraną, dobrą ekipą, która ciężko pracuje na to, co teraz osiągamy i mamy super sztab ludzi dookoła, którzy świetnie pracują i to jest najważniejsze, że po prostu jako drużyna jesteśmy wszyscy zgrani, mocni i walczymy razem. Dawid, Kamil często narzekał, że po waszych trzech skokach on właściwie już nie ma nic do roboty w tym swoim finałowym, ale musisz przyznać, że dzisiaj Kamil wykonał taki mocny atak na zwycięstwo w tym konkursie, bo ostatecznie Niemcy o jakieś 5,5 metra z nami wygrali. Kamil bardzo, bardzo dobry skok oddał ten ostatni, przynajmniej tak z tego, co widziałem na ekranie, chyba jeden z niewielu, które trafił, ale no to jest, to był całkiem fajny skok i myślę, że przy takich trochę lepszych, nie wiem, naszych skokach, czy może przy troszeczkę odrobinie szczęścia mogliśmy tu jak najbardziej wygrać dzisiaj. No ale wywalczyliśmy drugie miejsce i myślę, że z tego też możemy być zadowoleni. Maciek, teraz pytam o ten czas poolimpijski. Wiadomo, że Igrzyska Olimpijskie to jest taka kumulacja dla każdego z was i w sensie przygotowań, i w sensie mentalnym. Jak teraz widzisz swoją siłę, siłę naszej drużyny na te ostatnie, bardzo intensywne dni sezonu? Myślę, że ta siła po Igrzyskach nie zmalała, wręcz przeciwnie, ona cały czas rośnie. Ten medal na pewno dał nam dużo, dużo sił, ponieważ no, ten koniec sezonu jest bardzo wyczerpujący i te siły się przydadzą. Jest na pewno wola walki, tego nigdy nas nie brakuje, więc będziemy walczyć do samego końca. Bardzo wam dziękuję i gratuluję sukcesu. Za chwilę przed wami dekoracja. Wielkie, wielkie brawa dla chłopaków i ta informacja, czy też ta rozmowa z Dawidem Kubackim, który wiedział, że Austriacy nas wyprzedzają, że tracimy 1,7 punktów. Z jednej strony niby nic, niby bardzo mało, niecały metr, ale z drugiej strony trzeba by to psychicznie udźwignąć, wytrzymać tę presję i on dał radę, on wytrzymał i za to naprawdę wielkie, wielkie brawa dla Dawida Kubackiego i wielkie brawa dla całej naszej wspaniałej czwórki. Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i oto już powoli zmierzają te trzy najlepsze reprezentacje w kierunku podium. A zajmując dzisiaj trzecie miejsce, Norwegowie obronili pozycję liderów w Pucharze Narodów, bo gdyby zawody skończyły się po pierwszej serii, to Niemcy wyprzedziliby Norwegów w punktacji Pucharu Narodów. Natomiast tutaj zajęli trzecie miejsce, stracili więc do Niemców tylko 100 punktów i obronili pozycję liderów. Będą więc także startować jako ostatni w kolejnych zawodach drużynowych, jeżeli oczywiście nie zmieni się nic po konkursie indywidualnym, który rozegrany zostanie tutaj jutro, no i na który możemy czekać z dużym optymizmem, bo dzisiaj indywidualnie najlepszy był Kamil Stoch. Tak, Kamil Stoch dzisiaj najlepszy indywidualnie, wczoraj także najlepszy indywidualnie i w seriach treningowych, i podczas kwalifikacji, a więc jutro również niesamowite emocje i gorąco w to wierzymy, że z biało-czerwonym happy endem, a tymczasem jeszcze to, co dzisiaj przeżywaliśmy. Pięknie to się skończyło. Drugie miejsce dla naszej reprezentacji. Trzecie miejsce dla Norwegów, którzy dzisiaj w składzie Andreas Stiernen, Daniel Andre Tande, Johan Andre Forbank i Robert Johansson, a zatem w takim samym, w jakim sięgali po tytuł mistrzów olimpijskich w Pyeongchang. To było niespełna dwa tygodnie temu. Dzisiaj Norwegowie na miejscu trzecim, na miejscu drugim Polacy.
Także w swoim olimpijskim składzie Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. To, o czym mówiliśmy, 19. podium biało-czerwonych w historii naszych startów w zawodach Pucharu Świata w konkursach drużynowym. 3 zwycięstwa, 8 razy drugie miejsce. Dzisiaj to 8. po raz 8 i 8 razy na miejscu trzecim. A pierwsze miejsce dzisiaj dla Niemców. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Richard Freitag i Andreas Wellinger. Jedna zatem zmiana w stosunku do Igrzysk Olimpijskich. Za Stefana Leje Markus Eisenbichler, no, który nie zawiódł, był mocnym ogniwem zespołu trenera Werna Schustera. Tak, a tym najmocniejszym ogniwem, jeżeli chodzi o Norwegów, to oczywiście Johan André Forfang, bardzo dobre skoki, 125,5 i 127,5, ale także Andreas Stiernen, 125,5 i 130,5 metra. No i Andreas Stiernen, który zastanawia się, czy aby czasami nie zakończyć kariery. Mówi, że decyzję podejmie po planicy, że musi przedyskutować tę sprawę z bliskimi, a także sam chce spędzić jakiś czas samotnie, przemyśleć wszystko, no i potem dopiero podejmie ostateczną decyzję. Na razie Stiernen ocenia szansę kontynuowania swojej kariery tak 50-50, a więc pół na pół. Nie jest zdecydowany, czy nie zawiesić nart na kołku. A potencjał norweskich skoków narciarskich jest ogromny, że wspomnę choćby Mariusa Lindvika, który tutaj nie przyjechał do Lahti, startuje w zawodach Pucharu Kontynentalnego, jest tam liderem w punktacji tego cyklu, tego bezpośredniego zaplecza, który w tym roku, pamiętamy, sięgnął po tytuł Mistrza Świata Juniorów. No a teraz hymn zwycięzców, nie, to jeszcze jest hymn niemiecki, chyba że nie będzie hymnu, tylko fanfary. No to ta najlepsza czwórka. Karl Geiger, Markus Eisenbichler z prawej strony i Richard Freitag i Andreas Wellinger stojący po lewej stronie. Ale my najbardziej cieszymy się z tej wspaniałej czwórki, która jest dzisiaj, zajęła dzisiaj drugie miejsce. To jest 5. konkurs drużynowy w tym sezonie i to jest nasze 4. podium. Jedno zwycięstwo i 3 razy drugie miejsca. Wielkie brawa dla naszych zawodników. Raz 6. miejsce wpadka w Ruce, pamiętamy, ale tylko 7 skoków było wtedy liczonych, jeżeli chodzi o biało-czerwonych. No i teraz taki moment konsternacji. Czy będzie jeszcze hymn niemiecki, czy to już koniec tej ceremonii? Jutro przypomnijmy, nie, początek nie konkursu indywidualnego o 15.30, początek naszej transmisji o godzinie 15 w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. No i znowu będziemy z zainteresowaniem, z bijącymi sercami czekać na te kolejne pucharowe zawody. A więc wszystko pięknie się dzisiaj dla nas skończyło. Drugie miejsce, zwycięstwo Niemców, Norwegia na miejscu trzecim, Austria spada z podium. Sporo emocji, dramaty, które miały dzisiaj miejsce. Mam nadzieję, że Państwu, podobnie jak i nam, ten konkurs się bardzo podobał. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy już teraz gorąco na jutro. Kłaniamy się, mówiąc do usłyszenia. Stanisław Snopek i Sebastian Szczęsny. Nie schodzą z podium Pucharu Świata, nie schodzą w ogóle z podium polscy skoczkowie. Drudzy po pierwszej serii konkursu drużynowego w Lahti zakończyli też na tej pozycji. Chociaż sporo się działo w tej drugiej serii, chociażby patrząc na Norwegów, którzy po pierwszej serii byli na 5. miejscu i groziła spora niespodzianka, że mistrzowie olimpijscy sensacyjnie zakończą poza podium. Ostatecznie zajęli 3. miejsce. Zwycięstwo Niemców. To, co można powiedzieć, to, że nasi zawodnicy utrzymują ten reżim Stefana Horngachera, który twierdzi, że wakacje zaczynają się dopiero po ostatnim skoku w planicy. Nie ma żadnej taryfy ulgowej po igrzyskach. Oczywiście i tutaj już na igrzyskach był wprowadzony pewien reżim, był częściowo związany z tym, że właśnie czekają nas dalszy ciąg zawodów o Puchar Świata, rower i tak dalej, ale też tą tam epidemią tego wirusa bardzo niebezpiecznego, grypy. No ale to tylko przyniosło, teraz widzimy pożądane efekty. Zawodnicy to wszystko rozumieją, nie mają wcale żalu absolutnie do Stefana Horngachera. Wręcz przystają na wszystkie jego
że tak powiem, plany treningowo-startowe i tak dalej. Nawet się uczą, jak twój syn grać na gitarze, kiedy trzeba. Tak jest. No to zacznijmy od Macieja Kota, który przyzwyczaił się już do tego, mówiąc w rozmowie z Michałem Regulskim, że lubi zaczynać, taka jest jego rola, daje sygnał do ataku. Maciek rzeczywiście dzisiaj oddał dwa bardzo dobre skoki. To, co można powiedzieć o nim, to bezsprzecznie, że jest to zawodnik, który sercem i głową jest zawsze z drużyną. Tak, to jest naprawdę Maciek, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zawiódł w drużynie. Zawsze skacze dużo lepiej w konkursach drużynowych, jak to wykonuje indywidualnie i dzisiaj dał temu dowód. Pierwszy skok 129 metrów, była to bardzo dobra odległość. Może z wyjątkiem Sapporo i Pjongczang próby przedolimpijskie. Tak, tak. I 126,5 metra w drugiej serii naprawdę był bardzo mocnym punktem naszej drużyny. Takie mam wrażenie, że nie wiem, zobaczymy jak to będzie dalej, ale odnoszę takie niejasne przeczucie, że Maciek może mieć jeszcze dobrą serię w dalszej części sezonu. Zupełnie tak jakby gdzieś ten ciężar igrzysk go lekko przytłoczył, natomiast teraz to może być cały czas do góry. On się może jeszcze w tych norweskich konkursach cieszyć. Nie gdybamy, ale może tak być. Też na to liczę. Dlatego, że on się tu w Lahti bardzo dobrze prezentuje. Tak, weźmy teraz, cofnijmy się nawet lata wcześniej. Maciek nawet jak miał słabe sezony, to zawsze tą końcówkę miał najlepszą. Ja tutaj też na to liczę, że w tej końcówce, czyli od Oslo, od tego, na tym ciężkim konkursie rower, że pokaże się jeszcze z dobrej strony, aż po planicę i takie też że zdradzę, będzie mieć że ma satysfakcję na koniec sezonu. Potem był Stefan Hula, o którym mówiliśmy, że gdzieś ta energia olimpijska, koreańska uciekła, że tak jakby przyszedł taki moment zmęczenia, prostu zmęczenia. Nie możemy też tutaj mówić, że on źle dzisiaj skakał. Absolutnie się z tym nie zgodzę. On skakał na dobrym poziomie, ale umówmy się, przyzwyczaił nas do czegoś więcej, do tego błysku. To, co mówiliśmy, że nie poznajemy tego popularnego Stefanka, że świetnie z takim polotem. Dzisiaj czegoś takiego w jego skokach brakło. Dodajmy, w pierwszej serii miał 118,5 metra, w drugiej serii osiągnął 122 metry, już był lepszy skok. Myślę, że nie możemy tutaj też absolutnie mówić, że to były jakieś jego nieudane skoki. Wola walki była olbrzymia. Była olbrzymia. Tak. Na pewno tu swoją cegiełkę też dołożył, tylko mówię, brakło tego coś, tego błysku, do którego nas przyzwyczaił przez ostatnie parę miesięcy. Stefan był trzeci i czwarty w swojej serii w grupie skoczków skaczących razem z nim, jeśli chodzi o rywali. Te 122 metry i to, że spadliśmy na trzecie miejsce na chwilę, to nie wynikało też z jakiejś koszmarnie złej dyspozycji Stefana, tylko zaskoczył nas troszeczkę również Gregor Schlierenzauer, który tak przypomniał sobie delikatnie, oddał jak się najlepszy skacze skok w mistrzowskim stylu. Ale wszystko wróciło do normy po skoku. Tak, Dawida Kubackiego. Tak. I ten skok finałowy Dawida był świetny. Tak, był świetnym skokiem. Jeszcze informacyjnie tylko podam, że w pierwszej serii Dawid osiągnął 119 metrów, ale w drugiej serii, tak, ale w drugiej serii miał bardzo złe warunki w pierwszej. W drugiej serii już nie było żadnych niespodzianek. 125,5 metra był to bardzo dobry skok Dawida Kubackiego. Ładnie lądowany, wysokie noty i tutaj naprawdę pokazaliśmy, że jednak dużo lepsi od Austriaków jesteś. Przewaga była wtedy nad Austrią już ogromna z tego powodu, że też bardzo słabo skoczył Clemens Aigner. Najsłabszy punkt w reprezentacji Austrii. Ale no nie ma łatwego życia Heinz Kutin. Ale ja też nie wiem, wszystkie jego decyzje w tym sezonie są nietrafione, tak trzeba to najkrócej powiedzieć. Kutin się pogubił. On już się pogubił w tym na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Tutaj skąd on tego Aignera dał? Gdzie Fettner jest naprawdę bardziej rutynowanym zawodnikiem i nie skakał aż tutaj tak źle. Między nimi nie było takich różnic. Tak, oczywiście. I tutaj po prostu Aignera. Zaczyna się Heinz gubić. I tak jak zawsze, wraca to, co on zaatakował po Igrzyskach, po konkursach w Igrzyskach zawodników. Swoich zawodników. Że nie dają tyle z siebie, że są mało
mało zaangażowani. I ja pamiętam Heinza Kutina, jak ja byłem w kadrze. Przecież ja z nim przepracowałem te lata w kadrze. I pamiętam, jak Adamowi czy poszczególnym zawodnikom coś nie wychodziło, to wtedy on tak samo. Winny narty, winne wiązania, winne buty, kombinezony, tylko nie on. I tutaj on też wraca do tego. I po prostu pogubił się. No, jego los zresztą jest już w Austrii przesądzony. To jest zresztą zaskakujące, bo Heinz Kutin jest związany od bardzo długiego czasu i zawodniczo, i trenersko ze Stefanem Horngacherem. Mówi się o nich, że to są bracia. Oni zawsze kroczyli razem, skakali razem, trzymali się razem. Dwóch takich wielkoludów wśród skoków, tak. Notabene. Dwa zupełnie, jak się okazuje, różne charaktery, bo oczywiście Stefan Horngacher odnosi z naszą kadrą sukcesy, ale nie wyobrażamy sobie, żeby w przypadku, gdyby coś się gorszego działo, żeby Stefan Horngacher obwiniał to, co jest dookoła niego. On zresztą bierze na siebie ciężar, tak, tych wywiadów, rozmów, odcina skoczków od wszelakich spekulacji, od śledzenia mediów internetowych. I tak dalej, i tak dalej. Sytuacja zaskakująca, ciekawa, ale mówimy o niej oczywiście też w takim kontekście, że troszczymy się i drżymy o to, by Austriacy nam po prostu Stefana Horngachera nie podebrali, bo los Heinza Kutina, jak powiedziałeś, jest w Austrii przesądzony. No i popatrzmy zaraz jeszcze, drodzy Państwo, zostawiamy to sobie na deser, na naszego wielkiego mistrza olimpijskiego, dlatego że Kamil Stoch dzisiaj fenomenalny. Dziś wygrałby bezapelacyjnie konkurs indywidualny, ale zanim przejdziemy do naszego mistrza, zapraszam na rozmowę Michała Regulskiego z Michałem Hajbekiem. Jak jeden z rutynowanych austriackich skoczków odebrał to czwarte miejsce, czyli znowu poza podium. Michael, you were very close to be on the podest. Byliście bardzo blisko, żeby znaleźć się na podium. Powiedz mi, w twojej ocenie, jak daleko są Austriacy, by być w najlepszej trójce? O cóż, byliśmy bliżej niż w Korei. Bardzo się udało nam się rozwinąć troszeczkę, jeżeli chodzi o te ostatnie dni. Byliśmy bardzo blisko tutaj podium. W Korei byliśmy zdecydowanie dalej. Myślę, że jesteśmy na odpowiedniej drodze do tego, by osiągać dobre wyniki. Czy start olimpijski był szokiem dla ciebie? Of course, tak, a little bit, but wydaje mi się, że, for me że it tak. was although not a bad day, because I found that dla mnie to my really good chance in Korea. Was also in the team competition. Znalazłem, potrafiłem oddawać dobre skoki podczas igrzysk olimpijskich, również all w konkurencji drużynowej. My shape is getting better and better, ale widzę, że moja forma myself, cały czas się poprawia, jest yeah. coraz lepsza i to jest najistotniejsze. To nie jest daleko, już bardzo blisko koniec sezonu. Kiedy myślicie o tym, że ewentualnie uda się wam dostać do czołowej trójki? Może jutro, może Planica? No mamy na to nadzieję, mamy ogromną nadzieję. Tak jak powiedziałem wcześniej, idzie nam coraz lepiej. Nabieramy pewności siebie. Myślę, że w kolejnych dniach uda mi się uzyskać najlepsze osiągnięcia w tym sezonie. I że będziemy mieli znakomity koniec tego sezonu. Zobaczymy. Może jutro? Mam nadzieję, że zrobimy, uda mi się uzyskać dobry wynik. Nie walczycie o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. To będzie ciężka walka, będzie między Kamilem a Niemcami. Jak myślisz, kto wygra? Kamil oczywiście. Jest wiele punktów z przodu. Richard Freitag is closest to him, but he's wprawdzie Richard Freitag jest niedaleko Kamila, ale nie jest w tak dobrej formie jak Kamil, który pokazuje w tej chwili naprawdę znakomite skoki. To, co widzieliśmy wczoraj między innymi. Find his right shape for ski flying, then, no już pokazał, jak potrafi walczyć i potrafi także latać, co pokazał nam już podczas tego sezonu. Bardzo dziękujemy. Michał Regulski rozmawiał. Sebastian Szczęsny tłumaczył symultanicznie. Również dziękujemy. To jest wciąż dla mnie i pewnie nie tylko dla mnie, dla ciebie również i dla kibiców niewiarygodna sytuacja. Dziś mieliśmy konkurs w Lahti na skoczni fińskiej, gdzie fińskie skoki dawno umarły. Z tym się pogodziliśmy, bo ten dołek trwa od ładnych kilku lat. Natomiast to, co się dzieje z austriackimi skoczkami, to jest po prostu jedna wielka tajemnica. Tak, i to biorąc pod uwagę wszystko od podstaw, przecież oni mają zaplecze, mają infrastrukturę,
no wiadomo, siłą pociągową każdej kadry narodowej są ci, co startują w tych zawodach najwyższej rangi, czyli w Pucharze Świata w tym wypadku, Igrzyskach Olimpijskich. A tutaj naprawdę jest jak na Austriaków jedna wielka, totalna klapa, prawda? Na tą chwilę mają po dzisiejszym konkursie no, dwóch zawodników. To jest Kraft, który w miarę dobrze skakał dzisiaj i właśnie Michael Hajbek. Schlierenzauer jednak nie może, coś opornie wraca do tej swojej wysokiej formy. Ta poprzeczka dla niego jest zawieszona wysoko, bo to jest zawodnik rekordzista i w ogóle świata. Jego takie coś nie zadowala. Ani kibiców, ani media austriackie też nie dopuszczają takich wyników. No i potem nie ma. No dzisiaj ten biedny Aigner, który został wystawiony według mnie przez Kutina tak na ścięcie troszeczkę. Fettner, który skacze średnio. Ale wejdę ci w słowo, bo był jeszcze taki moment, kiedy cała reprezentacja Austrii dołowała, natomiast takim jasnym punktem wciąż był Stefan Kraft. Bezsprzecznie bohater poprzedniego sezonu. Ale i on już nie wytrzymuje rywalizacji z Kamilem Stochem i Andreasem Wellingerem, a wcześniej też z Richardem Freitagiem, gdy ten był fantastycznej formie. Tak, mówimy dzisiaj skoczył, no bo skoczył Kraft naprawdę bardzo dobrze. Dzisiaj 131 metrów, 126,5 metra. To są naprawdę dzisiaj robiące wrażenie te skoki w dzisiejszym konkursie drużynowym. Natomiast to jest zawodnik, który wygrywał rower, który zdobywał Puchar Świata. No jest osamotniony. No i no to jest dwukrotny mistrz świata. I teraz on jest tak, siódmy w klasyfikacji generalnej. Jeszcze tak, tylko, żeby państwu uzmysłowić, jaka to jest przepaść. On ma 444 punkty, czyli ponad 400 mniej niż Kamil Stoch. Oczywiście, to jest przepaść. Powiedzmy rzecz po imieniu nazwijmy, to jest przepaść. Natomiast myśmy mieli kiedyś Adama Małysza, który prowadził w tych klasyfikacjach, prawda, Pucharu Świata, wygrywał konkursy. Ale był tylko jeden Adam Małysz. Myśmy te skoki uwielbiali, bo po prostu wtedy jeszcze nie mieliśmy tak mocnej kadry, że pasjonowaliśmy się tylko tym jedną naszą perełką, Adamem Małyszem, i byliśmy zachwyceni, nie patrząc, że tam inni nie wchodzą nawet do 30 czy 50. Natomiast Austria zawsze miała tych wszystkich skoczków, a miała zawsze wysokie kwoty startowe. Ja nie pamiętam, żeby miała mniej jak 6. To byli zawodnicy, którzy w każdej chwili mogli stanąć na podium. 7 niemal regularnie, tak. Tak, i oni są przyzwyczajeni do tego. W tej chwili nie istnieją. Jeden biedny Kraft, który 400 punktów traci do Kamila. To popatrzmy jeszcze, drodzy państwo, szanowny Rafale, na klasyfikację Pucharu Narodów. To też bardzo dobrze pokazuje, w jakim miejscu są w tej chwili Austriacy. I zobaczmy, jaka tam jest gigantyczna strata. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że trzy nacje w tym sezonie rozdają karty, czyli Norwegowie, Niemcy, my. My przypominamy, wygraliśmy w zeszłym sezonie klasyfikację Pucharu Narodów. Ba, po raz pierwszy byliśmy na podium i to na najwyższym stopniu. Teraz prawdopodobnie skończymy na trzecim miejscu, bo te straty też są spore, ale to jest i tak wciąż ogromny sukces. Natomiast ta czwarta pozycja z tą taką odległą stratą, a jeszcze gdy sobie przypomnimy konkurs drużynowo-olimpijski, iloma punktami przegrali z nami Austriacy i z Norwegami, to już nawet trudno liczyć. To jest rzeczywiście zaskakujące, ale dlaczego o tym mówimy? Cały czas wracam do Stefana Horngachera. Twoim zdaniem, na jakim etapie mogą być w tej chwili w głowie Stefana Horngachera decyzje? Gdzie może być ta szala? Zostać w Polsce czy wrócić do siebie? Bo Stefan Horngacher jest Austriakiem i to jest w tej sytuacji dla nas niezwykle skomplikowane. Bardzo skomplikowane. Nie wiemy na tą chwilę nic, jak te sprawy się potoczą, to trzeba uczciwie powiedzieć. I ja powiem, że jest 50 na 50. Dlaczego? Tutaj pozwolę sobie na taki wywód. Stefan Horngacher z naszą reprezentacją zrobił w zeszłym sezonie furorę. Naprawdę, to co osiągnęła Polska pod wodzą Stefana Horngachera, to było ponad stan. Zgarnęliśmy wszystko, byliśmy nie do pokonania. Ten rok jest równie dobrze.
Mamy złoto, brąz olimpijski, mamy prowadzenie Kamila w Pucharze Świata, pozostali nasi zawodnicy też wysoko się zwycięstwo pracują. Zwycięstwo w turnieju czterech skoczni oczywiście, z wyrównaniem rekordu Svena Hanewalda. Znowu pasmo sukcesów. Na pewno też będziemy stali na podium w Planicy, jeżeli chodzi o Puchar Narodów, bo to trzecie miejsce wydaje się być absolutnie niezagrożone. Także to też będzie. I teraz co taki trener myśli? No i mamy Austrię w ruinie. Mamy, ale to za chwileczkę dojdziemy do tego. I teraz każdy trener chce być na tym najwyższym poziomie. I teraz on, zostając z naszą reprezentacją, ryzykuje to, że może nie być tak pięknie jak przez te dwa lata, bo to ciężko będzie utrzymać takie wyniki na takim poziomie i wtedy on jako trener może stracić. Na pewno każdy to kalkuluje. Natomiast idąc do Austrii, gdzie stare przysłowie mówi bliższa ciału koszula, idzie do siebie, wraca, zastaje skoki w kompletnej ruinie i cokolwiek by nie zrobił, a wiemy, że jest przezdolnym trenerem, będzie znowu sukces. Może nie aż taki, że wszystko się odmieni o 100%, ale na pewno będzie dużo, dużo lepiej. Będzie pracował u siebie. Jedno jestem pewien, absolutnie warunki finansowe, bo niektórzy tak już mówią, nie chcemy mu zapłacić, Austriacy przebiją go finansowo. Absolutnie to nie jest prawdą. I tutaj dla Stefana te warunki finansowe wcale nie są priorytetem. I na pewno, jeżeli Austriacy podadzą jakąś kwotę, jesteśmy tą kwotę taką samą, jak nie lepszą, zapłacić i u nas, bo warto. Ale to ty przedstawiłeś taką chłodną kalkulację. Tak, chłodną. Co w sytuacji, kiedy stoi Adam Małysz, który cały czas przekonuje Stefana, kiedy nasi zawodnicy stoją murem, kiedy się rejtanem położą przed no nim, tak, żeby tutaj tylko też został. Jakiś sentyment na pewno jest i te sukcesy no, chciałoby się kontynuować. No, ja bym rękami, nogami chciał, żeby tutaj został. Albo pamiętajmy, że to jest tak, jego drugi sezon jako pierwszego szkoleniowca. To nie jest tak. Też trener, natomiast który ma za sobą jakąś taką kartę Aleksandra Pointera, który 10 lat pracował z oczywiście jakąś reprezentacją i gdzieś już trzeba myśleć ale o odejściu. Ale tutaj jest tak, że z tego co wiem, Adam prowadził z nim naprawdę długie rozmowy i podchodził go i próbował, żeby już jakąś deklarację chociaż przedstawił. No, Stefan Horngacher na to wszystko odpowiada, że to przyjdzie czas w Planicy, w Planicy. Ja z kolei za dużo spędziłem z Pucharem Świata czasu i wiem, że czasami w Planicy to już jest pozamiatane. Też już media wykryły, że rozmowy austriackich przedstawicieli już miały miejsce w Pjongczangu z Horngacherem. Na pewno jakieś propozycje padły. No, nie siedzimy też ja bym chciał, w komórce Stefana Horngachera, więc nie wiemy, od kogo odbierał połączenia. Adam zyskał jedno. Z tego, co mówił, że bardzo prosi Stefana, że uszanuje jego decyzję, przecież to jest dorosły człowiek, może sam stanowić o sobie, żeby miesiąc wcześniej podał mu, że jest taka możliwość, że nie przedłuży kontraktu. Jest to zrozumiałe dla nas o tyle, bardzo Adam tutaj mądrze postąpił, żebyśmy mieli to pole manewru. Kto? Za, prawda? Chociaż to pole manewru tak, i tak nie jest duże, dlatego że nie chcemy Hańca Kutina. I myślę, że milczenie tutaj, że nie mówi, że nie będzie przedłużał, to jest takim dobrym znakiem. No tak, jeśli chodzi o giełdę trenerską, mamy Hańca Kutina z nie najlepszym CV w tej chwili. Mamy trenerów, którzy już się wycofali, bo jest Hanu Lepisto, ale nie sądzę, żeby chciał wchodzić po raz trzeci do tej samej wody. Mika Kojonkowski, wydaje się, że jest mu dobrze nie. Po prostu to nie wchodzi w rachunek. Z fińskim komitetem olimpijskim i ta koordynacja to jest bardzo dobra posada. I tak naprawdę ta kurtka jest krótka. Krótka, no jest. Werner Schuster zadeklarował, że po kolejnym sezonie, ale to po kolejnym sezonie chce się rozstać z reprezentacją Niemiec. To jest świetny trener, no ale jeszcze rok sezon byłby tutaj pusty. I teraz kto miałby zostać trenerem? No oczywiście jeszcze będzie Goran Janus zostaje, który według mnie też nie utrzyma posady w Słowenii, bo też są poniżej oczekiwań, ale to też uważam, że to nie jest trener. Tylko że Goran Janus to jest osoba dość apodyktyczna, która w taki bardzo dziwny sposób artykułuje swoje potrzeby i nie dopuszcza do siebie pewnych rozwiązań. On nie chciał psychologa w kadrze.
No ale dobrze. Drodzy Państwo, te dywagacje są oczywiście bardzo ciekawe. Na razie Stefan Horngacher jest jeszcze trenerem reprezentacji Polski. Na razie jeszcze nie powiedział nie i na razie jeszcze sezon trwa. Zatem mamy jeszcze mnóstwo transmisji, żeby to wszystko roztrząsnąć. Na razie wracamy do tego, co dziś i co jutro, czyli tę klamrę spina Kamil Stoch, który, jak powiedzieliśmy, dzisiaj Kamil wygrałby, gdyby te zawody były konkursem indywidualnym. Popatrzmy na skok Kamila Stocha finałowy, jeśli możemy, bo to był skok fantastyczny. To był skok 131 metrów olimpijskiego, którym naprawdę Kamil przecież jest. Tak, oczywiście. I tutaj pokazał swoją wyższość nad rywalami. Skok bardzo dobry na progu. Jak zawsze ten lot w powietrzu i lądowanie Kamila bardzo dobre, wysokie oceny. Tam dostał po 19,5 noty. Dodajmy jeszcze, no, że to była już siódma belka. Tak, siódma belka, czyli niżej jak pozostałe, o jedną belkę niżej jak pozostałe grupy. I o dwie od początku konkursu. 131 metrów. Naprawdę robi ta odległość robi wrażenie i styl, w jakim to było wykonany ten skok. Kamil Stoch w swojej formie, a wiemy, że ta forma jest niebywała, i Kamil Stoch niespóźniony na progu jest Twoim zdaniem poza zasięgiem tych najgroźniejszych rywali? Zdecydowanie bo tak. Bo w tym skoku finałowym trafił tak. w próg. I jeszcze dodajmy przy tych warunkach dzisiaj, gdzie ten wiatr przez cały czas konkursu utrzymywał się jednak z tyłu. To tutaj Kamil, jeżeli trafia w próg, zagrozić. Ta walka o kryształową kulę niesamowicie emocjonująca. Pamiętamy, w zeszłym sezonie mniej więcej w tym samym momencie Kamil miał niewielką przewagę nad Stefanem Kraftem, ale nie był w takiej formie, a Kraft był w formie fenomenalnej. Teraz ma 43 punkty przewagi nad Richardem Freitagiem, z tym, że Freitag to nie jest ten piątek z początku sezonu. Wellinger traci 127 punktów. Gdyby Kamil, podkreślmy, trafiał w próg, no to myślę, że Niemiec by go nie dogonił. No ja też tak myślę, a z tego, co Kamil pokazuje ostatnio, to ja twierdzę, że w tych indywidualnych zawodach do końca sezonu Kamil powinien być na podium. Drodzy Państwo, posłuchajmy zatem, co miał do powiedzenia po dzisiejszej drużynowce Kamil Stoch, który, jak pamiętamy, musiał przejść rutynową kontrolę, czyli kombinezon, ważenie przez Sepa Gracera i nie dołączył do Michała Regulskiego, ale za to zrobił to później. Czwarty z naszych bohaterów, Kamil Stoch. Kamilu, dzisiaj kończyłeś i zwykle mówiłeś po konkursach drużynowych, że chłopaki ci już właściwie nie zostawili nic do zrobienia, tylko musiałeś kropkę na D. Ale dzisiaj mam wrażenie, że walczyłeś nawet o zwycięstwo tutaj. Owszem, dzisiaj chciałem tu przede wszystkim skakać tak jak wczoraj i tak jak potrafię, ale też wiedziałem, że będzie walka do samego końca. Miałem tą świadomość, że tutaj no, nie wolno odpuszczać. No i była ta walka. No, zabrakło niewiele, ale dzisiaj to był naprawdę emocjonujący konkurs, taki jak tydzień temu, dwa tygodnie temu. Prawie dwa tygodnie temu, 10 dni temu. Wczoraj mówiłeś, że twoje skoki były bliskie perfekcji, że nawet nie spóźniałeś, a za wcześnie, a jak było dzisiaj? Dzisiaj one też były bardzo dobre. No ten ostatni to był naprawdę taki skok, jaki bym tu chciał oddawać cały czas. Pytałem kolegów, co jest siłą waszą. Za ery Stefana Horngachera to był 14 konkurs drużynowy. Wy jesteście po raz 13 na podium. Gdyby nie ta sytuacja z Kusamo, o której wiemy, no to pewnie byłby komplet. Muszę się spieszyć, bo zaraz będzie głośno. No rzeczywiście mamy świetną drużynę i uważam, że tajemnica tkwi po prostu w jedności. W tym, że każdy z nas zna swój potencjał i potrafi go wykorzystać. I chyba też to, że jak nawet jeden ma słabszy dzień, to drugi natychmiast może go zastąpić. Dzisiaj takim przykładem jest chyba idealnie Maciek Kot. Dokładnie. Nie każdy musi po prostu codziennie skakać super. Każdy może mieć słabsze skoki czy słabszy dzień, ale no właśnie na tym polega siła drużyny, że nie jest tylko jeden mocny punkt, a tych punktów jest po prostu cztery, a nawet więcej, że zawsze no jest się na kim wesprzeć. Jeszcze taki twój obraz tego konkursu, bo on się trochę dziwnie ułożył. Byliście od początku jakby ustawieni w roli goniących Niemców, a nagle mistrzowie olimpijscy z Danielem Andretande no wypadli z tej walki o zwycięstwo. Nie mam pojęcia, co się tam stało z tymi Norwegami.
Aha. No, to nie ma znaczenia, to już jest ich problem. Natomiast rzeczywiście byliśmy do samego końca i no i w sumie tyle mam do powiedzenia, co tu więcej się rozwodzić. Kamilu, życzę ci jutro powodzenia, te fanfary między innymi dla ciebie i dla naszej drużyny. Dziękuję bardzo, tyle Kamil Stoch. Bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy Rafale odnosisz też takie wrażenie jak ja, że jednak ta olimpijska presja z Kamila zeszła, bo ta rozmowa z Michałem była zupełnie inna niż rozmowy w Pyeongchang. Ja dokładnie wiem, kiedy Kamil jest zdenerwowany, chociaż to ukrywa, albo kiedy jest niezwykle skoncentrowany, albo kiedy traktuje rozmowę z dziennikarzami jako coś, co musi przejść, jako zło konieczne, bo taka jest rola sportowca, a tak naprawdę jest gdzie indziej. To zupełnie inaczej brzmiało niż pytanie na przykład: Kamil, co to było po tym czwartym miejscu? A on mówi: był to konkurs na normalnym obiekcie olimpijskim. Tu był taki luz. Bardzo się cieszył ze swoich skoków, ze skoków kolegów i z tego drugiego miejsca. Tak, no tutaj zresztą Kamil sam podkreślał, że ten okres wyciszenia emocji po Igrzyskach Olimpijskich zakończył. Powiedział, że się wyciszył, wyluzował i to było dzisiaj widać już nie tylko na wywiadzie, ale także w tych skokach jego i wczorajszych i dzisiejszych, że naprawdę jest już zresetowany i gotowy do podjęcia walki teraz w Pucharze Świata, no w tym turnieju rower. I myślę, że spokojnie do końca sezonu w tej formie wytrzyma. Jest coraz lepszy na progu, nie spaźnia już tak, czyli też to się przesunęła ta granica, bo nawet na Igrzyskach Olimpijskich jeszcze mu się te spóźnienia na progu zdarzały. Tutaj te skoki już były fajnie trafione, a szczególnie ten drugi, no to już był taka bomba po prostu. Ale to zresztą dokładnie było widać w Pyeongchangu i nie ukrywał tego Adam Bałysz, który mówił otwarcie: Kamil jest w fenomenalnej formie, ale dzisiaj na przykład spóźnił 3 skoki. Podczas sesji treningowych. To tylko pokazało, że to mistrzostwo olimpijskie było takim super mistrzostwem olimpijskim, bo on nie był spokojny. On nie był spokojny, on po prostu zrobił to fenomenalnie, ale to go bardzo dużo musiało kosztować. Tak, i tutaj troszeczkę zostaliśmy jako w ogóle wszyscy, cała nasza czwórka startująca tam została troszeczkę wytrącona z takiej równowagi olimpijskiej tym konkursem na skoczni normalnej. No jednak możemy mówić, że trzeba się zresetować, jutro jest nowy dzień. Nie da się wszystkiego wyrzucić z tyłu głowy, gdzieś nie było tego konkursu. Ten konkurs był. Ten konkurs wiązał się dla tych zawodników z pewnymi nadziejami, które mieli prawo oczekiwać. Dodajmy, pierwsza seria kończy się dwóch naszych na prowadzeniu. To byliśmy my tu w studio też, byliśmy pewni, że ten przynajmniej jeden medal musi być. Natomiast to był taki plan minimum, że z tych dwóch pierwszych miejsc musi jeden brąz chociaż. Tak, to w najgorszym razie urodzić. Natomiast można powiedzieć, skończyły się zawody i zostaliśmy z niczym. Oczekiwania były duże, spotęgowane tymi miejscami po pierwszej serii i tu nagle poza podium. Najgorsze te dwa miejsca, które są dla zawodników, czyli tuż poza podium Igrzysk Olimpijskich. Plus świadomość, że ta reprezentacja odpowiada za całą drużynę olimpijską. Presja była olbrzymia. Ten balon był rozdęty do granic możliwości. Ja zawsze skoki broniłem. Muszą uratować Igrzyska. Tak, oczywiście. I tutaj niektórzy się doliczali. Jak ja czytałem prasę, czy jakieś tam wiadomości na internecie, że skoczkowie to przynajmniej 3-4 indywidualne, no i oczywiście złoto w drużynie i tego, to się łapałem za głowę. Wiedziałem, że to są pomysły raczej nierealne. Zawsze takie wielkie, cykliczne imprezy, a taką są przecież Igrzyska Olimpijskie, rządzą się też swoimi prawami. Tutaj były to warunki, na tej skoczni normalnej były to warunki, które wypaczyły ten konkurs, umówmy się. On trwał, niektórzy się śmieją, 2 dni, bo się zaczął przed północą, skończył po północy, 3,5 godziny rywalizacji. Przy minus 16 bodajże stopniach mrozu z dużym wiatrem. Zawodnicy po 5 razy ściągani z belki, no naprawdę. Zatem zebranie się potem. Zebrać się potem, wymazać to wszystko nie da się.
ale potrafili. Kamil potrafił to wyszarpać to złoto na skoczni dużej. Obronił ten tytuł mistrza olimpijskiego. Nasz brąz, niektórzy mówią, a mogło być srebro, a tego. A nasz liczyli, historyczny tak, medal. To jest historyczny medal i zawsze będę powtarzał. Co innego jest wielką sprawą jest uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich, bo tam jadą z danego państwa, kraju najlepsi. Są to cykliczne, co 4 lata zawody, Igrzyska Olimpijskie, tam jadą najlepsi. To już jest duże wyróżnienie. Natomiast zdobycie każdego koloru medalu, nieważne, pewnie złoto jest najpiękniejsze, ale czy to jest złoto, srebro czy brąz, przechodzi się wtedy Leszek do Blanik, nasz mistrz olimpijski, i do historii. Pięknie oczywiście to podsumował, blacha jest blacha. Tak jest. Drodzy Państwo, dzisiaj jest bardzo sportowy dzień. Nasi skoczkowie zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym, ale przypominamy, że trwają halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Birmingham o 19:05, czyli już lada moment. Zapraszamy do TVP Sport, na stronę sport.tvp.pl i do naszej aplikacji mobilnej. Tam relacja z kolejnej sesji z Mistrzostw Świata o 20:30, także relacja w TVP3. No i drodzy Państwo, co nas czeka? Około godziny 20:30 będziemy trzymać kciuki za polski medal, bo w finale biegu na 800 metrów startuje Adam Kszczot. I szanse ma ogromne, dlatego że jego dwaj najgroźniejsi rywale nie pobiegną w tym finale, a zatem tu ciekawa historia. Emmanuel Korir, czyli Kenijczyk, bardzo groźny i świetny, nie dostał wizy, a zatem w Wielkiej Brytanii go nie ma, natomiast Amerykanin Donovan Brazier został zdyskwalifikowany w eliminacjach. Będzie startować około 21:00. godziny Justyna Święty-Ersatik na 400 metrów. Ma groźne rywalki akurat, ale ona jest specjalistką od biegów w hali, także jest szansa, drodzy Państwo, że to będzie dobrze. Przypominam raz jeszcze, 19:05 w TVP Sport, mamy 20:30 w TVP 3, a my tutaj oglądamy bieg na 60 metrów przez płotki. No i fantastycznie. To wszystko oczywiście mamy na razie w TVP Sport, potem 20:30. Podkreślam raz jeszcze TVP 3. My wracamy do skoków narciarskich. No i oddajmy teraz hołd zwycięzcom, czyli Niemcom. Skakali dzisiaj fantastycznie, a przede wszystkim oni w odróżnieniu od Norwegów z Danielem André Tandem w roli czarnego niestety bohatera i w odróżnieniu od Austriaków nie mieli słabych punktów i tyle. Tak, nie było słabych punktów. Zresztą myśmy przewidzieli, że Niemcy raczej będą tutaj liczyć się o to najwyższe podium w walce. I ty tego, powiedziałeś co krótko, nie Norwegowie, bo jest wiatr w plecy, więc nie dadzą rady. Nie dadzą rady. Wiedziałem, ale Niemcy, że któryś musi zepsuć, padło na Tandego, ale Niemcy skakali wyśmienicie. No, trzeba powiedzieć, że ten młody Geiger otworzył kapitalnie pierwszą serię, skoczył 130 metrów, tak, naprawdę. To już było takie mocne otwarcie. Swoje dołożył potem Eisenbichler, 118, 125 metrów, przepraszam. I potem 130, tak. Tak, 130. Dodać należy, że to właśnie on skakał w grupie ze Stefanem Hulą, który, jak mówiliśmy, tak, troszkę stracił energii po igrzyskach i to robiło różnicę, bo Stefan Hula w swojej grupie był trzeci, więc to nie było złe miejsce. Tak. Ale jednak Eisenbichler był fenomenalny, odskoczył, dlatego że 137,6 punktu w obliczu 128 Stefana, no to już robiło dużo, różnicę. A w drugiej serii też dołożył swoje. No i następna, trzecia seria, tutaj mieliśmy Freitaga, który skoczył w pierwszej serii, no nie błysnął, ale skoczył bardzo dobry skok, 121 metrów, ale już w drugiej serii 125,5 metra, to już był skok bardzo dobry. Z nim tutaj miał za zadanie walczyć Dawid Kubacki, który skoczył te same metry, co jego niemiecki kolega. Powiedzmy sobie szczerze, że Freitag nas niemile rozczarował, bo jednak liczyliśmy
że jeden z tych skoków będzie dużo słabszy. Tak, a tutaj jednak te dwa skoki były na bardzo dobrym poziomie. No i ostatnia, czwarta grupa, bezpośrednia walka Kamila Stocha z Andreasem Wellingerem. Zwycięsko oczywiście, tak jak żeśmy wspominali, wyszedł Kamil Stoch, który indywidualnie, bezapelacyjnie te zawody by wygrał. No ale to jest drużynówka. Wellinger tutaj skakał 124 i 127 metrów, a więc dwa wspaniałe skoki i nie mieli, tak jak wspomniałeś, Maćku, słabego punktu. Od tego młodego Geigera po kończącego w czwartej grupie Wellingera skakali wspaniale, absolutnie gratulacje dla Niemców, zasłużenie. I Wernera Schustera, ich trenera. Obliczam na szybko, mniej więcej 12 punktów miałby dzisiaj, gdyby to był konkurs indywidualny, Kamil Stoch przewagi nad Andreasem Wellingerem. Kurczowo się tego trzymam, dlatego że to Wellinger jest złotym medalistą olimpijskim. Tak jak Kamil Stoch, to Wellinger wygrał z Kamilem tę rywalizację w ostatniej grupie w drugiej serii konkursu olimpijskiego. No i to Wellinger, mam wrażenie, będzie najgroźniejszym do końca rywalem Kamila w walce o kryształową kulę. Nie Freitag, a Wellinger. No chyba, że... Ale mieć aż takie... sinusoidy w trakcie jednego sezonu, to się rzadko zdarzało. Tak, ale po prostu dysponuje teraz, jakby większy potencjał pokazuje Wellinger. Freitag tak jakby troszeczkę siadł na laurach. Natomiast Wellinger od Igrzysk Olimpijskich, tam gdzie, prawda, tak wspaniale się zaprezentował, tutaj w dzisiejszym... Freitag siadł na zeskoku w Innsbrucku i się z niego nie podniósł. Znaczy, nie, on miał potem też parę dobrych występów, ale to już nie był ten Freitag. Tak. Ten mocny Freitag, który, prawda, z Kamilem toczył równorzędną walkę i tam było raz ten, raz tak. ten. Tutaj jest, wydaje się być mocniejszy w tej końcówce sezonu Wellinger. Nie stawiajmy też jeszcze jakiejś tam kropki nad Norwegami, bo oni u siebie w tym... Tandę traci 153 punkty. Tak, do Kamila, i oni będą bardzo, bardzo mocni u siebie, bo ten turniej rower jest bardzo wyczerpujący. Jest to u nich w Norwegii. Kończy się, dodajmy, na największej skoczni w Vikersund, gdzie Norwegowie będą nawet w słabszej formie, tam będą należeli do najlepszych. Także tutaj jeszcze też nie skreślajmy, będą chcieli Tande na pewno pokazać, tym bardziej, że no, Tande dzisiaj przytrafiło mu się naprawdę... Jeden skok, tak, bo jeden ten drugi, skok. Już był, drugi już był bardzo dobry. Z tym, że teraz tak, powiedzmy, przytrafiło się. Ja powiedziałem, że Norwegowie dużo gorzej skaczą, jeżeli są wiatry tylne. Oglądamy i teraz, tamtego 101 metrów. Jeżeli tutaj by był wiatr pod narty, to jestem przekonany, że Tande by poleciał jeszcze 20 metrów na pewno dalej. Mielibyśmy natomiast problem, żeby przy to drugie wiatrach takich tylnych, wywalczyć. Jeżeli robią drobny błąd, niestety oni nie potrafią z tego wyciągać. I tutaj na przykład, za przykład posłużę się skokiem Kamila z Igrzysk Olimpijskich, tych ostatnim w drużynówce, gdzie Kamil popełnił, sam się przyznał do tego, to nie ja tak oceniam, sam się przyznał, że potwornie spóźnił. I z tego skoku wyciągnął takie metry. Norweg przy tylnym wietrze z takiego skoku nie jest w stanie już wyciągnąć. No Kamil tam się odbił z powietrza, z niczego tak, po prostu. Tak. I tu jest ta wyższość, prawda, nad tym. Natomiast jeżeli będzie z przodu, Norwegowie cały czas będą się liczyć. Jedynym takim tutaj zawodnikiem, co się pokazał z bardzo dobrej strony, jest Johansson, który mimo, że ten wiatr był z tyłu, to sympatyczny wąsacz, prawda, pokazywał, że jednak da radę. On jest po prostu, i uznaliśmy to oglądając drugą serię z komentarzem Stanisława Snopka i Sebastiana Szczęsnego, uznaliśmy, że on jest po prostu znakomitym zawodnikiem, bo on nie skacze jak Norweg, czyli potrafi też skakać przy tylnym tak. wietrze i cały czas szuka gdzieś na dole tego powietrza, tak. bez względu na to, czy to jest obiekt do lotów, czy to jest jedna z najmniejszych dużych skoczni, czyli ta w Lahti. No oczywiście i tutaj on, ten sezon należy do niego, bo naprawdę... To szukanie wiatru rękoma jest fenomenalne. Fenomenalne. Poza tym ja tutaj patrzyłem w tym drugim skoku, on troszeczkę zmienił też parabolę. Wiedział, że może znaczy, się tu, dla niego... Tu leciał tak, wyżej, tak, wyżej, niż normalnie. A normalnie to oni prawie szorują tam te 20 metrów, ostatnie pół metra nad zeskokiem, a jednak ich to trzyma i on był specjalistą od tego. A tutaj wiedział,
powiedział, że trzeba tą parabolę troszeczkę podnieść do góry, żeby odlecieć swoje. I to też pokazuje, że zawodnik potrafi się reagować, a to cechuje tych najlepszych. Na mistrzostwach Norwegii, które miały miejsce tydzień temu, bezapelacyjnie został mistrzem swojego kraju. I tutaj no, widać, że jest dalej w wielkiej formie. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy nim, dlatego że to jest taki cichy morderca. On nigdy nie był na świeczniku, jeśli chodzi o norweskich skoczków, gdzieś schowany, a jest mistrzem olimpijskim w drużynie i dwukrotnym brązowym medalistą olimpijskim indywidualnym, przywozi 3 medale. Zdaje się w ogóle nie mieć jakichś takich załamań psychicznych, tak jakby to był zawodnik w ogóle bez emocji. On się cieszy skokami powściągliwie, a nie widać po nim żadnego stresu i nie psuje skoków w ogóle. I teraz pytanie do ciebie, czy postawiłbyś niewielkie pieniądze, podkreślam niewielkie, na jego zwycięstwo w cyklu rower, bo ja bym postawił. Tak, on będzie jednym absolutnie z faworytów. Raz, że u siebie, dwa, że skacze wspaniale. Najrówniej bym powiedział z Norwegów, a jego siła tkwi w tym, że ja czytałem takie wypowiedzi norweskiej prasy, gdzie powiedzieli, że na niego nikt nie liczył w tym roku tak bardzo. Tam pierwszoplanowymi postaciami był Tande, był Forfang, Stiernen. Może Fanemel. Fanemel. Tak. A on był, owszem, mieścił się w tej kadrze, bo skakał dobrze, ale nie było tak na niego stawiane. Tymczasem on się wysforował tutaj naprawdę tymi medalami na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwo Kraju, w drużynie skacze bardzo dobrze i na pewno będzie należał, tak jak powiedziałeś, do jednego z faworytów do zwycięstwa, a na pewno, żeby być na podium w rower. No i dodajmy jeszcze, że nieprzypadkowo wybiera się takiego zawodnika w konkursie drużynowym jako ostatniego. Pewny. Do czwórki. To jest bo pewne. On właśnie skacze w grupie ze Stochem, z Wellingerem. I tak też było w konkursie drużynowym na Igrzyskach. Tak, no i tutaj no, on w tej chwili, można powiedzieć, jest liderem. Jest liderem tej reprezentacji. Jest liderem Norwegii. Ale obserwowaliśmy też, drodzy Państwo, podczas tego konkursu między innymi Andreasa Stiernena w drużynie norweskiej, który zaskoczył ostatnio lokalne media, mówiąc, że rozważa zakończenie kariery, ma 28 lat zaledwie i że szanse na to, aby został, są pół na pół, tak jak powiedziałeś o Stefanie Horngacherze w kontekście jego pozostania w reprezentacji. Aleksander Stekl stwierdził, że będzie go przekonywał, zresztą wszyscy chcą go przekonywać. To jest jakaś taka dziwna przypadłość norweskich skoczków. Tak, bo tak. Oni są dziwni. Oni nie są długowieczni, a mogliby być. I oni nie kończą dlatego, że mają kontuzję, że mają jakieś urazy, tylko oni stwierdzają przed 30, tak, że koniec. Oni mają w ogóle takie inne podejście do tego sportu na najwyższym poziomie, no bo to jest najwyższy poziom światowy, Puchar Świata, Igrzyska Olimpijskie, że podejmują decyzję, a dodajmy przecież Jakobsen mógł jeszcze skakać. Inni skoczkowie tak samo z Norwegii. Z niewiadomych przyczyn, jak oni to mówią, a nie cieszy mnie już, albo chcę już skończyć z tym, spróbować czegoś innego. Oni tak do tego podchodzą bardzo, bardzo lekko. U nas, jeżeli sportowiec osiąga dobre wyniki, jest zdrowy i wszystko, no to chciałby skakać jak najdłużej, czy uprawiać daną dyscyplinę sportu, a u nich w Norwegii się podchodzi do tego, a teraz spróbuję co innego. Tak jak Jakobsen, fabryka odkurzaczy, prawda, czy coś. No tak, oni są pod tym względem bardzo specyficzni i uważam, że przedwcześnie kończą kariery albo z niewiadomych w ogóle przyczyn. To jedyny z takich norweskich skoczków o nienorweskiej mentalności, chyba Tom Hilde, który jeszcze uparcie szuka powrotu do formy. Popatrzmy dalej. Mieliśmy Stiernena, mieliśmy Daniela André Tandego, który załatwił kwestię zwycięstwa, raczej tego, że Norwegowie nie walczyli o zwycięstwo Norwegom już swoim pierwszym skokiem. No i mamy Johanna André Forfanga. Też zawodnik, który się liczy, który jest piąty w Pucharze Świata. Jego strata do Kamila Stocha jest wprawdzie ogromna i do podium jest ogromna, ale to też zawodnik, który skacze. Może mieć dobrą końcówkę sezonu. Dobrą końcówkę, poza tym skacze powtarzalnie i równo. W dzisiejszym konkursie pierwszy skok Forfanga to było 125,5 metra, drugi 127,5 metra, więc pokazuje to, jaki jest potencjał tego zawodnika na dzień dzisiejszy, że potrafi bardzo daleko skakać. No i jest to srebrny medalista olimpijski, indywidualny. Tak, oczywiście, tak.
I powiedziałbym, że on też w tym ciężkim turnieju rower będzie chciał się pokazać jak z najlepszej strony. Zresztą wspominałem przed chwilą, wszyscy ci Norwegowie, którzy dzisiaj startowali, będą bardzo groźni. No i tutaj pojawia się pytanie, kto rzeczywiście wytrzyma trudy tego morderczego sezonu. Już zeszłoroczne zmagania wydawały się czymś ekstremalnym. To włożenie turnieju rower przy okoliczności Mistrzostw Świata w Lahti, przy natężeniu konkursowym, było takim koszmarem fizycznym dla zawodników, a teraz jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej, a jeszcze to był koszmar, dodajmy, w zeszłym roku, że całkiem to było pierwszy raz. Pierwszy był ten turniej rower w zeszłym roku i całkiem inaczej to miało miejsce, jak obiecywali ale Norwegowie. Teraz tak. Było ale teraz bardzo jeszcze... dużo niedociągnięć z tym transportem. Było to wyczerpujące. A teraz jeszcze po Igrzyskach Olimpijskich. Ale tak. Jeśli pozwolisz, Rafale, to będziemy do tego przechodzić jutro, dlatego że jutro po Lahti przeniesiemy się. O, drodzy Państwo, mamy Polkę w Birmingham, zatem zapraszamy do TVP Sport. My się żegnamy z Państwem. Jutro skoki narciarskie w Lahti, konkurs indywidualny, 15:01. A teraz prosimy przełączyć na TVP Sport i kibicować polskim lekkoatletom w Birmingham. Rafał Kot, dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.